Cześć, witam was Energik na kolejnym streamie. Wybaczcie, muszę coś zobaczyć, bo coś mi się tu odpaliło. I zaraz, poczekajcie, zaraz tu ogarnę tylko. Okej, okay, dobra, z jakiegoś powodu się odpalił też stream na Facebooku. Okej, okay. Dziwne. Witam wszystkich, którzy się pojawili. Po długiej przerwie tak naprawdę ze streamami, bo była długa przerwa, ja jakoś nie bardzo mogłem się ogarnąć. Ostatnio pewne kłopoty się piętrzą nade mną, ale dzisiaj słuchajcie, stream troszkę wcześniej. Mam kilka wiadomości do przekazania, pewnie będę je starał się przekazać także później, natomiast zaczynamy wcześniej, bo nie ma Oliwiera. Oliwier wyjechał z babcią, także nie będzie go przez, nie wiem ile, przez tydzień. Marioli nie ma, bo śpi u siostry, także jesteśmy dzisiaj sami. Ja i Pepper, tak naprawdę. Czekajcie, nie wiem czy uda mi się kamerę. Pokażę wam Peppera jak śpi. Czekajcie. Hej Pepper. Pepper. No właśnie, to był Pepper. Dobra. Okej, okay, ja sobie tylko tu wezmę. Jeszcze mam taką lampkę niebieską w kamerze, którą zasłaniam, bo mnie strasznie irytuje. Dobra, dzisiejszy odcinek sponsoruje, co ja tu kupiłem dzisiaj? Żywca. Nie piłem Żywca od lat. Jest to białe piwo, które lubię ogólnie białe piwo, ale to jest bezalkoholowe. Takiego wynalazku jeszcze nie piłem. Zobaczymy co to jest. Zobaczymy. Ogólnie powiem wam, że ostatnio przesiadłem się w ogóle na białe piwo. Głównie na albo białe albo pszeniczne książęce. I dlaczego jest tak duże opóźnienie? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Spróbuj na Twitchu, może tam jest mniejsze. I strasznie mi to piwo wchodzi, białe, wiecie, jest takie orzeźwiające, delikatne w sam raz na gorące dni, upalne. Dobra, słuchajcie, nie mam za bardzo pomysłu dzisiaj w co zagramy, więc proponuję, możemy się potem przerzucać na inną konsolę, na inną grę. Proponuję dzisiaj zagrać albo w Red Dead Redemption pierwszą część, albo Red Dead Redemption Undead Nightmare, które mam na Xboxie. One działają we wstecznej kompatybilności, także jakość tych gier będzie całkiem, wydaje mi się, niezła. A potem, jeżeli będzie trzeba, to się przerzucimy na coś innego, nie? Na razie. Tak i tak sobie pogramy. Pogramy sobie tak na luzaku, bez zobowiązań. Dobra, odpalmy tego Red Dead Redemption, tego chyba nawet odpalałem. Patrzyłem czy działa. W oryginalnie w Red Dead Redemption grałem na czym ja grałem? Na PlayStation. Także nie mam tu w ogóle save'ów, więc trzeba zacząć grać od nowa. Dobra. Dzisiaj szmaty mokrej nie ma, bo dzisiaj jest już w miarę rozsądnie, nie jest tak gorąco. O, jakiś pod kapslem jakiś jest ten kot. Może komuś się uda wygrać coś. Dobra, zobaczymy. To chyba nawet nie jest początek. Czekajcie, bo to jest coś nie tak. Było jak on wychodził z tego. Czekajcie, nie odpaliło mi się od początku. Jeszcze raz. Game. New game. Ok. Nie wiem dlaczego się nie odpaliło od początku. No. Dobra. Zobaczmy co tam piszecie. Na emulatorze ogrywasz. No chyba działa nawet w miarę rozsądnie już na emulatorze Red Dead Redemption.
Brakowało mi twojej prelekcji na tegorocznym Pyrkonie i tej kilometrowej kolejki na godzinę przed jej rozpoczęciem. Powiem wam w ogóle ciekawą rzecz na Pyrkonie. Taki trochę Matrix był, bo poszedłem do chłopaków od Moniacy Figurek, oni byli tam, gdzie jest hala ziemi na dole. I tak wiecie, gadam z nimi i słyszę znajomy głos, nie? Ale tak wiecie, no jakby ktoś gdzieś w jakiejś sali coś mówił, nie? No ale tam rozmawiam. I słuchajcie, się okazało, że to ja mówię, bo w takiej salce właśnie tam na dole były puszczane, nie wiem, czy najgorsze prelekcje, najlepsze, nie wiem, w formie wideo i właśnie była puszczona moja prelekcja i to było takie strasznie dziwne, kiedy słyszałem siebie i w ogóle siebie nie poznawałem, że to ja. Także było fajnie, ale ogólnie Pyrkon udany i muszę przyznać, że fajnie się bawiłem. Brakowało mi tych imprez. Jedyne co mi się nie podobało, ale na to nie było wpływu, no to to, że była zbyt wysoka temperatura. I powiem wam, że ci ludzie co furasy albo ci w maskach... Masakra, słuchajcie, masakra w taki upał. Ja podziwiam tych ludzi, bo oni naprawdę, wiecie, tam było 30 chyba 5 stopni w dniu Pyrkonu. W niedzielę było 30 chyba 7, a oni w tych maskach, w tych futrach. Ja pierdzielę, masakra, nie? Pozdrowienia od podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej. A, pozdrawiam, pozdrawiam. Jedynka Red Dead Redemption to jest. Wiem, że wielu z was nie grało w jedynkę. Szczególnie no pecetowcy nie grali, bo nie było na pececie. No, na emulatorze można zagrać. Czy sen świadectwo przyniósł? Tak, tak, przyniósł. Aczkolwiek on nie ma świadectwa z ocenami, tylko ma ocenę jakby opisową. Nie we wszystkich szkołach tak jest. Akurat tutaj tak jest, że nie ma ocen, tylko jest opisowa. Dostaję cząstkowe oceny. Przez taki system się logujemy. Synergia to się chyba nazywa. Ale ocenę końcową na świadectwie ma opisową. Nie no, ogrywamy na PlayStation, na Xboxie, bo na PlayStation to działa na PlayStation 3, a tutaj działamy na Xboxie, gdzie gra jest upskalowana, właściwie nie upskalowana, natywnie jest renderowana do 4K tak naprawdę, bo Red Dead Redemption ma ulepszoną grafikę, jest to ta wersja Enhanced. Także całkiem spoko to, powiem wam, wygląda. No na PlayStation i na Xboxie 360 to tak dobrze nie wyglądało. Aczkolwiek powiem wam, że ta niższa rozdzielczość miała swój urok, bo tak naprawdę im wyższa rozdzielczość, tym bardziej wychodzą jakieś takie może nie błędy i glitche, ale to, że jest no, mniejsza na przykład ilość poligonów na postaciach i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio odpaliłem Red Dead Redemption PS3 na 55-calowym OLEDzie. Strasznie to wygląda na dzisiejsze standardy. No właśnie to, o czym mówię. Według mnie te stare gry lepiej wyglądają właśnie w tych starych rozdzielczościach niż tych nowych. Bardziej wychodzą te wszystkie braki, tak? Z religii jest ocena liczbowa. Z religii to ma celujący. Oliwier z religii to jest w ogóle wymiatacz, powiem wam. A podobno zadaje bardzo dużo pytań odnośnie no, religii i samego. Zresztą chyba całkiem celnych z tego, co mi się wydaje, bo mówiła nauczycielka, że właśnie on zadaje takie trudne pytania. Czy mam jakieś ulubione odcinki Miłość, Śmierć i Roboty? No ostatnio Jibaro, czy tam Hibaro mi się bardzo podobało. I ten pierwszy z... Też tego samego autora, tylko chyba to był z drugiego sezonu, co była ta taka dziewczyna, co widziała morderstwo przez okno i to właśnie było w podobny sposób zrobione, też mi się to bardzo podobało. Ale to bardziej, wiecie, to mi się podobało to pod kątem bardziej samej oprawy, jakości wykonania niż tam jakby w tej historii czy fabuły, nie? Czemu młody na religię chodzi? Zdecydowaliśmy z Mariolą, że będzie mógł sobie zdecydować, jak już będzie, nie wiem, w jakimś bardziej ogarniętym wieku, żeby móc sobie
decydować, czy chce chodzić, czy nie chodzić. Kiedyś robię serię z pokazywania swojego rodzinnego mieszkania na Red King. Kiedyś będzie kontynuacja, bo mega mnie to wciągnęło i się zdziwiłem, że tak szybko to uciąłeś. A było coś takiego, w plenerze nagrywałem, tak? Coś takiego. Było, było, faktycznie. A jakoś chyba to tam nie miało jakiejś specjalnej oglądalności za bardzo, dlatego chyba to uciąłem. Znaczy, takie vlogi są fajne, tylko tak naprawdę... Ja nie jestem Krzysiu Gonciarz, że będę chodził po Łodzi i nagrywał codziennie wam jakieś vlogaski, bo tu w Łodzi to tak nie za wiele rzeczy jest do oglądania. A te, które są, to nie warto oglądać. Poza tym jeszcze ci, wiesz, wiecie, kamerę ukradną, pobiją cię i zostawią gdzieś w rynsztoku, także... A. Czy myślałem nad sprawdzeniem dodatku Świgier na roku do Valhalla? Tak. Nawet zastanawiałem się, czy nie kupić sobie, bo wiem, że jest w wersji pudełkowej. A interesuje mnie ta cała historia tego Odyna, bo tam jest chyba historia Odyna, o ile dobrze pamiętam. I bardzo mnie to, powiem, przyznam szczerze, zainteresowało, ale w Valhalla mam już ponad 100 godzin, więc... Teraz może wakacje, nic nie wychodzi ciekawego, może sobie świtra, może nawet jakąś recenzję machnę, zobaczymy. Odpaliliśmy, nie będę przechodził całego, bo czekajcie, wiecie co, tylko zrobię jedną rzecz, bo chyba nie ma, powinny napisy być, a nie wiem dlaczego nie ma. Czy lubię jedzenie w Ikei? Lubię, zawsze jak jesteśmy, to zawsze tam jakieś te klopsy ogarniemy, albo to ciasto, jak to się nazywało, torcik Dime. To jest najlepsza rzecz w Ikei, torcik Dime. Dobra, dlaczego nie mam napisów? A, jest, są napisy. Okej. Okay. Dobra. Powinny już być? Zaraz, zapisało mi to, czy nie? Jest, dobra. Czy będzie zapis na YouTubie? Tak, będzie zapis na YouTubie, spokojnie. Ja w ogóle jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. O, idzie tam. Jaki typ. Opowiesz o pracy w szkole policjalnej i o twoich szefach, co było na ich komputerach. Nie, niestety tego nie opowiem, aczkolwiek miło wspominam. Znaczy było tam dosyć dużo różnych dziwnych historii, które pewnie bym nigdy nie doświadczył. Jak to, kiedy policja wbiła do szkoły i jakiegoś typa w kajdankach wyprowadzili. takie rzeczy tam się zdarzały, aczkolwiek śmiesznie było. Myślę, że to jest taka część życia, która wpływa na to, że jakby ciekawe rzeczy się działy, nie? Czy po ostatnich Star Warsach człowiek docenia trylogię 1-3? A to ty mi powiedz, ja powiem ci tak, ja bez oglądania ostatniej trylogii Gwiezdnych Wojen doceniałem trylogię 1-2-3, znaczy doceniałem ją, znaczy może inaczej, nie jestem jej wielkim fanem, ale ją jakby toleruję, może tak. Natomiast te epizody 7-8-9, to dziewiątki nawet nie oglądałem, bo już mnie tak to po prostu jakoś zmęczyło. I tej nowej trylogii Skywalkera już sobie dałem spokój. Czy streamy teraz będą częściej? Jak żyjesz? Nie mogę tego obiecać, że streamy będą częściej, bo no kwestia jest taka, że jak będę miał czas, to będę robił, nie? Natomiast ciężko mi powiedzieć, czy uda mi się częściej te streamki robić. Ja bym chciał ogólnie i kiedyś już sobie nawet tak założyłem, że one będą powiedzmy raz w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu, ale to tak szybko się u mnie posypuje. Wiecie, jak ktoś mieszka sam, to sobie może postreamować całe dnie, nie? Ale jak już ma się rodzinę, no to już też, to już jest, nie jest taka prosta kwestia, nie? Niestety. Jeszcze jak się ma dzieciaka, to już jest w ogóle, nie? A jak żyję? Chyba w porządku, no. Ostatnio sporo kłopotów na mnie spadło i na moją żonę, ale jakoś się tam trzymamy i myślę, że będzie spoko. Czy zaopatruje się w grę Evil West? Nie pamiętam, co to jest, szczerze mówiąc. Więc nie wiem. Może tak, zobaczymy. Fajne tutaj było to, nie, jak
jedziesz sobie po prostu, tak, moja misja była tylko po to, żebyś zobaczył, jak fajnie to wygląda, te, cała te lokacje, które tutaj odwiedzasz przy zachodzącym słońcu. I to robiło wrażenie, powiem wam, robiło to wrażenie, te chmury szczególnie, pamiętam, że kurde, jak byłem zdziwiony, jak dobrze te chmury wyglądają w tym Red Dead Redemption, nie? A dużo w tym świcie Ragnaroku jest znaczników, bo powiem wam, ostatnio trochę bardziej zacząłem szanować swój czas i te znaczniki, to jest masakra. Hej Krzysztofie, wspomniałeś kiedyś, że pracowałeś w administracji, masz wiele dziwnych historii związanych z tą pracą, nawet historia z trupem. Czy mógłbyś przetoczyć tą historię? Historię z trupem to ja opowiadałem chyba ze 3 albo 4 razy na streamach. Także nie wiem, czy tam coś jeszcze do tego mógłbym dodać, natomiast... faktycznie w administracji pracowałem chyba około roku. Ja tam się dobrze ustawiłem, bo tam za bardzo w tej administracji nie miałem co robić, bo tam był informatyk i tam jeden informatyk na tą administrację spokojnie starczał. I ten gość, który tam był prezesem tej administracji, miał jakieś takie różne dziwne pomysły. Znaczy on był starał się być nowatorski, innowacyjny. No to mówiłem kiedyś, ja miałem na przykład chodzić po wszystkich budynkach należących do administracji i robić zdjęcia im tych budynków. I zrobić taką bazę danych z zdjęciami, które budynki do administracji należą. Więc ja tam w administracji ogólnie za wiele nie siedziałem, bo głównie to, wiecie, mówiłem, dobra, to ja idę robić zdjęcia i zrobiłem ze 2 zdjęcia i szedłem do domu, nie? Potem robiłem tą bazę danych, to też ta baza, mówiłem, o to panie, ile to będzie trwało robienie tej bazy, Chryste panie. Także też tam za dużo w tej administracji nie siedziałem, no ale były dni, kiedy się siedziało, nie, kiedy trzeba było garować na tych. Natomiast to było w ogóle dziwne, bo ja byłem tam na tym, na stażu. I na stażu, słuchajcie, zarabiałem na miesiąc, żeby was nie skłamać teraz, chyba ze 450 zł. To było dobre, powiem wam, ciućkanie ludzi, bo na stażu były inne osoby, na przykład, tam była taka dziewczyna, która normalnie pracowała 8 godzin dziennie za 450 zł na miesiąc. Także to były po prostu takie banie na tym stażu, że głowa mała, nie? Jak sobie pomyślę o tym, to mi się nóż w kieszeni. Nie wiem, czy teraz na stażu też jest tak, pewnie teraz więcej płacą, ale to, wtedy to była... To za pierwszą pensję kupiłem Marioli Dreamcasta. Czy wybieram się na Gamescom? Wiesz co, jeszcze nie rozpocząłem rozmów z firmami, które by mogły mnie wysłać, ale będę próbował. Chociaż z tego, co się dowiedziałem, Gamescom będzie biedny w tym roku, bo znowu nie będzie tym razem PlayStation, które ze swoich zawodów dostałeś po znajomości. Żadne, nie miałem nigdy znajomości za bardzo, żeby dostać, dlatego że to, co robiłem jako informatyk, moi rodzice nie znali, nie? I to była, jak ja chodziłem na informatykę, to było coś nowego, tak? Wcześniej w liceum i nie za bardzo to jeszcze było popularne, więc moi rodzice nie znali żadnych informatyków, także nigdy nie dostałem nic po znajomości, żadnej pracy. Jeszcze się zastanowię, czy tak faktycznie było, ale nie, chyba nie. Aczkolwiek byłem kilka razy w różnych, na różnych rozmowach ciekawych, na przykład byłem kiedyś na rozmowie w Łodzi u producentów z Niczy. I oni szukali modelarza 3D, który by im produkował, znaczy nie produkował, tylko modelował znicze. No oni potem to robili, nie wiem jaki tam mieli format tego, czy to tam jakieś odlewnia, czy coś, nie wiem jak to tam działało, na jakiej zasadzie, ale potrzebowali osobę, która będzie im znicze modelowała. Pamiętam tą rozmowę bardzo dobrze, bo trwała ona chyba ze 3 godziny. Pracy nie dostałem, ale prezes i jego wspólnik byli... Bo ja wtedy już tak silnie siedziałem w grach i zresztą chyba zawsze siedziałem i zaczęliśmy rozmawiać o grach i oni byli już o krok, żeby rzucić produkcję z niczy i zacząć produkować gry wideo. Bez kitu. Także były takie dziwne historie. W
kancelariach prawniczych kumple muszą dopłacać za staże. Okej, okay, to znaczy, bo to są chyba firmy prywatne, bo tam, gdzie ja pracowałem w administracji, to była firma państwowa, no to raczej tam się nie dopłacało. Aczkolwiek jestem ciekawy, ile tam, jak to wygląda teraz, jakie są teraz stawki. Teraz na stażu jest 1300. A, widzisz, 1300. No to się dużo zmieniło. To 3 razy więcej niż jak ja byłem. Nieźle. Na stażu w 2018 roku 1450. No, czyli no wiadomo, no to były inne czasy też, tak? Jak ja robiłem na stażu, to nie wiem, ile to było lat temu. Ciężko mi powiedzieć. Jeszcze gdzieś powiem wam, mam na dysku, bo jak chodziłem, robiłem te zdjęcia, to było latem. No to ja pracowałem na stażu w administracji Księży Młyn. Teraz Księży Młyn to jest panie, lofty, takie wypasione budynki, te takie te tam, może budynki na to stare są po niemieckie, fabryki tak zwane, ale one są jakby przetransformowane w takie nowoczesne lofty dwupiętrowe. Ale jak ja jeszcze tam pracowałem, to było przed całym tym procesem wymiany tych budynków na te nowe lofty, więc tam mieszkali ogólnie takie trochę lumpy. Więc jak chodziłem z tym aparatem, to po prostu ile miałem zdjęć w ogóle z lumpami w oknach, którzy specjalnie wyłazili na zdjęcia. A wspominam o tym dlatego, że ja tą bazę gdzieś jeszcze w domu mam, musiałem ją poszukać, muszę sobie kiedyś to odświeżyć, te zdjęcia. No. Także tak to było. Krzychu, twoje życie mocno się zmieniło po pojawieniu się dziecka. Wiecie co, pewnie z punktu widzenia was, widzów kanału, wydaje się, że się nie zmieniło w ogóle. Ale kosztowało mnie to masę pracy i jakiegoś takich wyrzeczeń, żebyście tak myśleli tak naprawdę. To nie jest rzecz, która jest w jakiś sposób prosta, tak? To wiecie, to się wydaje, a tam dziecko, no ale jak dziecko jest małe, to naprawdę jest ciężko cokolwiek zrobić, szczególnie kiedy płacze i tak dalej. I ja wspominam ten okres jako bardzo trudny czas dla mnie, kiedy w zasadzie starałem się zrobić to w taki sposób, żeby nadal robić filmy na YouTubie, ale z drugiej strony żeby to jakby nie cierpiało w żaden sposób na... Także to było, dużo się zmieniło. Teraz jest już prościej, bo już Oliver jest starszy, on już rozumie, że tym się zajmuje i tak dalej. Natomiast ten pierwszy okres, te pierwsze 4 lata, to była sieka, nie? To była masakra, powiem wam. Szczególnie jeżeli robi się coś takiego, jak się nagrywa filmy w domu, no to jest to ciężkie, jest to ciężkie. Czy warto mieszkać obecnie w Łodzi? Osobiście mieszkam w Gdańsku, przeprowadził się do Gdyni kolega z pracy, który od urodzenia jest w Łodzi. Stwierdził, że Łódź trzeba lubić. Wiecie co, Łódź teraz jest trochę inna niż kilka lat temu. Bardzo się rozwinęła. Nie rozwija się ona może tak szybko jak Kraków, Wrocław czy tam właśnie Gdańsk, ale na przykład no, centrum się bardzo rozwinęło. Siema, Perkon super w tym roku. Szkoda, że się nie udało złapać. Za to poziom cen noclegu w Poznaniu to jakiś absurd. Tobie za to widzę udało się nocować w iście królewskich warunkach. Zaraz powiem odnośnie tych noclegów. Natomiast wracając jeszcze, chciałem dokończyć tą myśl. Łódź się bardzo zmieniła, tak jak mówię. I jest, wydaje mi się, dzisiaj troszkę inaczej. Nadal są stare kamienice, które w zasadzie nadają się tylko do rozbiórki. Nadal jest dużo lumpów, bo oni jeszcze nie powymierali. Ale widać tutaj duży progres, tak, w stosunku do tego, co było kiedyś, a co jest teraz. No, dobrą robotę robi Hanna Zdanowska, która jest prezydentem i która naprawdę po Kropiwnickim, którego łodzianie szczerze nienawidzą i mu sęków nastukali pewnie, jakby go spotkali,
No to ona naprawdę dużo dobrego dla Łodzi zrobiła. No, są pewne negatywne cechy tego, na przykład to, że Łódź jest bardzo często teraz rozkopana, nie? No musi być rozkopana, bo jest to ceną jakby jakiegoś progresu, nie? Natomiast jeżeli chodzi o ceny noclegów, no na Pyrkonie już miałem się nie pojawić, bo kiedy zobaczyłem ceny noclegów, słuchajcie, jedyny nocleg jaki był. Czy używasz w mowie codziennie łódzkich słów i zwrotów? Ja zawsze jak widzę, że ktoś nie rozumie jakieś słowa, tym częściej go używam. Okej, zaraz powiem. Cena z noclegu była za 1800 zł za jedną dobę. 1800 zł. I już mówię, nie jadę. No nie jadę, bo to jest bez sensu, żeby wydawać tyle pieniędzy na jedną noc. I jakoś się zalogowałem na booking.com i akurat było jeden nocleg, który był. Ktoś chyba zrezygnował, tak mi się wydaje, za 300 zł. Ja mówię, no nie, no to jadę, nie? A hotel był fajny, bo to wyglądało, kto ogląda zdjęcia na Instagramie, to widział. To w ogóle wygląda jak jakaś taka rezydencja, także było spoko. Zrobienie dziecka zajmuje 3 minuty, 9 miesięcy, czekania, 20 lat wychowania, żeby wyszło na ludzi, a nie chlało w bramie. A teraz mamy już demograficzny, niż demokratyczny i powiem, kurwia mnie to jak pewnie wielu z was. Dobra, jeżeli chodzi o zwroty typowo łódzkie, tak, używam ich bardzo często. Robię to często, znaczy nieświadomie, bo dla mnie jest to naturalne, tak jak na przykład to, że w Łodzi mówimy migawka, chynchy, zalewajka, wiem, że to jest też łódzkie słowo, to jest zupa na grzybach zazwyczaj, zalewajka. Także tak, korzystam, ale to nie jest jakby, że korzystam specjalnie, to jest jakby naturalne, tak? Naturalnie jakby to ode mnie wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o ten nisz demograficzny, nie wiem, nie potrafię się tego odnieść, bo nie interesuję się tym tematem, dlatego może. Natomiast no, dzisiaj wychowanie dziecka jest tak naprawdę drogie, nie? Tak jak się myśli o tym. Jak już się idzie, na przykład dziecko idzie do szkoły, no to te koszty wychowania dzieciaka są jakieś w ogóle absurdalnie wysokie, nie? Czy mam jakieś doświadczenia związane z włókienniczą? Z włókienniczą. No, znaczy wiem, jaka to jest ulica, ale nic tam jakoś specjalnego nie miałem nigdy. Okazji. Nie wiem, czy włókiennicza nie należała wtedy do księżego młyna. Już nie pamiętam. Ale jeżeli tak, to na pewno robiłem zdjęcia. Ze Śląska jest zalewajka. Też macie zalewajkę. To jest zupełnie inna zupa. Zalewajkę w Łodzi to się robi tak. To jest jakby barszcz biały z grzybami i z ziemniakami i chyba z mąką się go zarabia też. Ona jest taka gęsta. Ja lubię ogólnie zalewajkę. Moja mama dobrą zalewajkę robi. To jest takie kwaskowa zupa z grzybami. No na Bałutach to ja mieszkałem długi czas, nie? Tak naprawdę no, na starych Bałutach, na Żubardziu. Także Bałuty znam. Czy warto przyjechać do Łodzi jako turysta? Wiesz co, jest kilka fajnych rzeczy, które w Łodzi warto zobaczyć. Na przykład łódzkie zoo, które jest aktualnie jednym z najlepszych zoo w Europie. Podobno, najnowocześniejsze zoo w Europie. Kosztowało to chyba jakieś tam absurdalne kwoty, żeby was teraz nie skłamać, nie wiem, jakieś 350 milionów, czy jakieś coś tyle, czy coś koło tego. Ale naprawdę zoo mamy świetne teraz. Bilety są koszmarnie drogie, co jest było do całkowicie do przewidzenia. Ale zoo warto odwiedzić, bo jest to naprawdę mega fajna, szczególnie jak z dzieciakiem jesteś, to jest mega fajna miejscówka. Natomiast jest dużo jeszcze takich rzeczy, to zależy czym się interesujesz, bo w Łodzi tak naprawdę zabytków jako takich to nie ma za bardzo, nie? Natomiast jakieś takie, nie wiem, chyba że interesują cię jakieś cmentarze żydowskie, tego typu rzeczy, to są, nie? Natomiast pałace poznańskiego, no to tak, ale nie ma jakby takich, że jakiś zamek tutaj mamy czy coś, to w Łodzi nie ma takich rzeczy.
No, Orientarium, tak, no to zoo, tak, to całe to zoo właśnie, które odpalili. Naprawdę spoko. Na pewno w Łodzi jest fajne to, że jest bardzo duża tutaj takie zaplecze, jakbyś chciał się, nie wiem, pobawić, na przykład wieczorem sobie gdzieś wyjść, do dyskotekę czy gdzieś. To mamy dosyć dużo takich imprez i na pewno jest taniej niż w jakimś innym, nie wiem, Warszawie czy gdzieś, tak? Fakt, że jest to, zależy do jakiego klubu pójdziesz, ale niektóre kluby są klubami wysokiego ryzyka, szczególnie te studenckie na Lubumbowie albo właśnie Futurysta. Ale jest tam tanio, tyle mogę powiedzieć i można się fajnie pobawić. Ile bilety do zoo kosztują? Wiesz co, bilety do zoo są drogie, bo kosztują 70 zł i nie ma biletów ulgowych. Jedynie jeżeli jesteś łodzianinem i masz kartę łodzianina, to wtedy płacisz mniej. Ale jeżeli przyjeżdżasz skądś na przykład, no to 70 zł, co w mojej opinii jest koszmarną ceną, bo trzyosobowa rodzina to już jest 210 zł za całą ekipę. A jak jesteś z dwojgiem dzieci, no to jest już 280 zł na wyjście do zoo, nie? A jeszcze jeśli chcesz coś zjeść, się napić, no to są już jakieś chore kwoty, także jeżeli chodzi o łódzkie zoo, jest drogo. Aczkolwiek warto, no drogo, ale warto. Muzeum Techniki, a czy to mówisz to w manufakturze, co jest, tak? Znaczy to jest dla dzieciaków fajne. No właściwie to nie jest muzeum, tylko to jest taka miejscówka, gdzie jakieś eksperymenty są, tego typu rzeczy. No to spoko jest faktycznie, ktoś lubi. No, wlazła mi pod... No załatwiaj, bo kury zabiera, no. Dobra, tu będzie wychodził. Gdzie on jest? Jeszcze ktoś został? Jeszcze jeden. Gdzie on jest? Gdzie jest ten kojot? A, tam jest, dobra. Czy Łódź jest nadal jednym z najgorszych miast w Polsce? Nie, to się mocno, wydaje mi się, zmieniło. I to jest taki trochę stereotyp, który gdzieś tam się krąży. Ja nigdy nie wyprowadzam z błędu ludzi, którzy mają o tym jakieś tam mniemanie, o takim stereotypie. Mnie to nawet bawi, nie? Że Łódź jest uważana za jedno z najgorszych miast, więc kiedyś chyba Kłas mi powiedział, że on tak promuje Łódź, a ty zawsze mówisz, że to taka lumpiarnia i tak dalej. Ja nigdy tam ludzi z tego błędu nie wyprowadzam, nie? Zawsze, jak ktoś tak myśli, to okej. Okay. Do jakiej kwoty chcę kupić Vitę? No wiesz co, no nie wiem, no ile tam, z 7 stówek chyba można by było za Vitę dać, nie? Myślę, że nie więcej. Nie ma na PS5 Red Dead Redemption 1, jest tylko na Xboxie. Xbox Series X i Xbox One X. Powiem wam, że wtedy jak wychodził Red Dead Redemption, pomyślcie, że ta gra działała na PlayStation 3. Kurde, to naprawdę... No to było coś, że to działało na PlayStation 3, nie? Jasne, dzisiaj widać, że ta gra mogła być tu i tam gdzieś lepsza, ale kurde, no to chodziło na PlayStation 3. Czy szukam z ekranem OLED? Nie mam jakby tutaj preferencji, tak? Głównie mi chodzi o to, że była pozadbana i nie była porysowana, bo bardziej mi chodzi, że będę z Wity robił jakiś materiał, no to też chciałbym, żeby ta konsola jakoś fajnie wyglądała, nie? Ale nie mam tu preferencji, czy z OLEDem, czy zwykła. No tak, ale w streamingu masz w 720p, nie? Czyli masz, znaczy stream jest upskalowany, ale natywna rozdzielczość i tak wynosi 720p, także... Tutaj mamy natywne 4K. Znaczy większość, wiecie co, w czasach PlayStation 3
gdy gry chodziły właśnie tam w 25 albo niestałych 30 klatkach na sekundę, to nikt się tym nie przejmował, nikogo to nie interesowało tak naprawdę. Cieszyli się, że działa i że można grać. Były oczywiście kwasy, jak na przykład z Bajonetą, która była uważana, że na PlayStation działała koszmarnie. Ale jakby to się przełykało. Dzisiaj jak się gra na PlayStation 3, to widać, że no nie jest to dobry framerate różnych gier, nie? Znaczy nie mówię o Red Dead Redemption, ale ogólnie o wielu, wielu innych grach. Ale kiedyś to się w ogóle na to nie zwracało uwagi za bardzo, nie? Czy spotkałem się z krytyką, pogardą ze względu na to, że jesteś łodzianinem? Nie, nie, raczej nie. Wydaje mi się, że ludzie czasami wzbudza to podziw, że jestem z Łodzi. Jak mówię, że jestem z Łodzi, to o, z Łodzi? Raczej nie, raczej się nie spotkałem z czymś takim. Dzisiaj zwracamy uwagę na te spadki FPS-ów, bo jest to jakby troszkę bardziej nagłośnione, tak? Ludzie są świadomi tego, że nie działa to płynnie, że to, że tamto dzisiaj jakby, no też to jest pewnego rodzaju wymóg, tak? Że skoro konsola działa na nowej, znaczy konsola jest nowej generacji, no to chcielibyśmy, żeby chociaż trzymała te 60 ramek, no. Że to jest jakby taki... Dobry developing tego, żeby to tak działało, tak? Natomiast na PlayStation 3, tak jak mówię, no nie było to za bardzo rozbuchane, tak, że tak powiem. I gracze raczej tak, no jasne, widziało się, okej, no działa to słabiej, ale to czy to miało jakieś znaczenie? Mam go załatwić? W nogę? Czy lubię oglądać seriale animowane i czy oglądałem coś w Disney Plus? Seriale animowane to jedynie South Park już mi został z tych seriali, aczkolwiek przymierzam się do obejrzenia The Boysów animowanych, nie widziałem tego. Natomiast mamy Disneya wykupionego i oglądaliśmy coś tam na Disneyu. Z Oliwierem oglądaliśmy jakieś bajki. Wczoraj oglądaliśmy na przykład Toy Story 4. Dobrze mówię? 4? Tak, Toy Story 4. Coś tam oglądamy, tak? Jakieś te. Aczkolwiek Disney ma dużo filmów, które nie do końca są tytułami, które nas interesują z tego względu, że to są jakieś starsze tytuły. Moja żona na przykład nie lubi Gwiezdnych Wojen. A Disney ma mnóstwo tych filmów. Nie lubi Marvela, więc dla niej też Marvel jest jakby nie dla niej, tak? Nie do oglądania. A mnie też jakoś specjalnie do tego Marvela nie ciągnie, bo oni tego wydają tyle, że to już do wyżygu. Zresztą podobnie jak z Gwiezdnymi Wojnami. Dzisiaj, wczoraj patrzyłem chyba na Disneyu, że jakieś dwa kolejne seriale już zapowiedzieli. No to... Powiem wam, że jakbym miał teraz na przykład nadrobić to wszystko z Gwiezdnych Wojen, co wyszło, czego nie widziałem, to bym musiał chyba oglądać kilka miesięcy. To po prostu mi się nie chce. Aczkolwiek wiele osób mnie zachęca, żeby obejrzeć, nie wiem, Mandaloriana, że podobno spoko. Teraz chyba ten serial Obi-Wan Kenobi, tak? Też się pojawi. No tego jest za dużo. Po prostu jest tego za dużo. Ja przez to nie lubię Disneya, że on tak wszystkie te marki doi do absurdalnych wręcz ilości tych materiałów, które zostają wydane, co wpływa na to, że to powszednieje. Jak coś powszednieje, to przestaje być ciekawe, nie? Czy grałem w dodatki do Bioshocka? Chyba grałem, bo one chyba w tym Bioshock Remaster, to mam na PlayStation 4 chyba. Tam były te dodatki dodane do Bioshocka, nie wszystkie. To chyba grałem w te dodatki, o ile dobrze pamiętam. Czy Olivier widział Phineas i Ferb? Tak, lubi Phineasa i Ferba, oglądał.
Oliwier ma taką fazę, że jak zaczyna jakiś serial oglądać, to ogląda cały. Nie, że obejrzy dwa odcinki, tylko ogląda cały. Bardzo lubi na przykład Młodych Tytanów, strasznie go bawi, to bardzo często słyszę, jak się śmieje, po prostu jak szalony, to wiem, że ogląda Młodych Tytanów, bo go to strasznie bawi. Phineasa i Ferba tak też oglądał. Teraz ogląda jakąś taką bajkę Niebezpieczna mysz, czy coś takiego. O takiej myszy z jednym okiem. Też go tam to chyba dosyć bawi. Aczkolwiek, o, jeszcze na Disney Plus, to co mogę wam powiedzieć, ostatnio oglądałem tego Doktora Strange'a, bo nie widziałem tego, drugą część, Multiversum? Coś tam takiego. To oglądałem, no to takie do obejrzenia, tak, ale to jest, dla mnie te Marvele to są takie filmy, które obejrzysz raz i już nie masz jakby ochoty do nich wracać, nie? To nie są filmy, które ogląda się po kilka razy, przynajmniej dla mnie, tak. Obejrzałem raz i chyba już nigdy więcej do nich nie wrócę. Co? Duch sąsiadki? Czy duch starej sąsiadki nawiedza cię czasami w nocy? Teraz mam lepszą sąsiadkę, słuchajcie. Znaczy, no nie jest psychicznie chora, ale... Znaczy sąsiadka, ona mieszka jakby w drugiej klatce, więc ja jej nie widzę nigdy. Ale ma balkon po skosie na czwartym piętrze. I ona chyba dorabia, słuchajcie, na kamerkach. Bo czasami jak z Mariolą jesteśmy na balkonie, to ona słyszy, jak ona gada. I to chyba na takich kamerkach amerykańskich. Bo gada po angielsku, nie? Bez kitu, także... Tak to czasami jest, no. Aczkolwiek nigdy jej chyba nie widziałem, nie wiem jak ona wygląda, bo tak jak mówię, nie mieszka ona w mojej klatce. Ale... Jestem w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że pracuję na kamerkach. A to, że Mariola wyczaiła, bo ja tam za bardzo nie siedzę na balkonie, a Mariola mówi, kiedyś siedzi i mówi, słuchaj, ona z kimś cały czas po angielsku gada tak zalotnie, nie? A ja mówię, no to pewnie na... Ale się wpakowałem, nie mogę zejść teraz. Ja mówię, no to pewnie na kamerkach robi, nie? I rzeczyliśmy ją tam, kiedyś ją żeśmy przyczaili i chyba tak. Ale wpadłem tam na tą górę. Wow, dlaczego? Dlaczego spadłem? Co jest? Nie poszło za bardzo. Muszę się bardziej skoncentrować na tym wyścigu, już i tak go pewnie nie wygram. Bo rozmawiam z wami, czytam czat i nie idzie mi bieg po złoto. Oj, się chyba zmęczył mój kuń. Wow. Próbuję Bonnie złapać, ale już chyba Bonnie mi tak odjechała, że ciężko będzie ją teraz złapać. Wow. Wow, 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 stój! Ale bym wpadł. No biję konia! Walę konia cały czas! O! Nie! Nie! Wow! Jeszcze raz. Dobra, lecimy. Teraz muszę się skoncentrować, bo żeby znowu nie odwalić lipy. Wow. No nie slow down, jakie slow down? Śmigaj.
No już się koń zmęczy. Gonimy. Drobne na browara, dzięki serdeczne. Siema, siema, witam wszystkich, którzy się pojawili. Dla tych, którzy dopiero co wpadli, dzisiaj możemy trochę dłużej postreamować, bo jestem w domu sam, Oliwier na wakacjach z babcią, Mariola u siostry, także możemy trochę dzisiaj dłużej pograć. Niekoniecznie w Red Dead Redemption, możemy zmienić grę, nie ma problemu, nie? Żeby nie było za nudno. Jest piwko, wiadomo. No dobra. Cisnę. Cisnę ją. Dobra, żeby znowu nie... Wow! Znowu nie spaść na tym. Bo tu jakoś spadłem, na tym chyba moście. Dobra, poczekajcie, nie czytam na razie czata, żeby ogarnąć wyścig. Bo koń już jest, widzę, zdenerwowany. Dobra, już jestem prawie. Już prawie. Jeszcze? No. I pyk. Czy gra na oryginalnym Xboxie? Znaczy na Series X, tak? Gramy. Bo tylko na Series X działa w 4K, także... Czy grałem w ten dodatek? No mam ten dodatek. Mam, możemy zagrać w ten dodatek o zombie. Mam go tutaj. Jak coś. Czy grałem w nowe Żółwie Ninja? Nie, nie, nie grałem. Kupiłem ostatnio PS3 za kilka groszy, ale bez pada. Teraz szukam oryginalnego kontrolera i to jest jakaś masakra. Ponad 90% ofert to zamienniki i lepsze bądź gorsze podróbki. Możesz coś doradzić. Wiem, że jest problem z padami. Zdaję sobie sprawę i nie mam jakby tutaj na to żadnego wpływu. Ani jeżeli jest uczciwy sprzedawca, no to sprzedaję oryginały, ale niestety wiem, że dzisiaj kupić oryginalnego pada to jest masakra. Ja wam mogę pokazać małą ciekawostkę. Mam tutaj pada akurat do PlayStation 3 i to jest, słuchajcie, pierwszy pad, jaki był, bo jest to Six Axis, to nie jest DualShock. To jest ten pad, który na początku Sony mówiło, że nie da się w Six Axisach, kiedy jest żyroskop, żeby był ten, wibracja, tak? A powodem było to, że oni przegrali jakiś patent i nie mogli, znaczy przegrali sprawę chyba o patent i nie mogli korzystać z wibracji. Potem chyba jakoś to ogarnęli, bo potem były DualShocki. Ale te Six Axisy, bardzo rzadko spotykane pady. Natomiast powiem ci, że bardzo ciężko znaleźć oryginalnego pada. Ja na przykład mam problem, bo mi do dwójki pad ostatnio padł. I też nie wiem, gdzie kupić. Wiesz co, nie wiem, czy najlepiej by nie było kupić na przykład na Amazonie. Może tam by szybciej trafić oryginał niż na jakimś Allegro. Może warto spróbować. Działa na 4K, no to jest 4K. Działamy w 4K, tylko stream jest 1080p. No jest problem z padami. Niestety, tu problem oczywiście jest przez Chińczyków, którzy tak zalali rynek wszystkimi podróbkami, że jest w ogóle jakaś masakra. Ja powiem wam, ostatnio miałem jakieś... Ostatnio mnie wzięło, bo mam na przykład kart pamięci do PlayStation, mam chyba, nie wiem, z 10 do PlayStation 2. I mówię, ciekawe, ile z tych kart pamięci jest oryginalne, bo tam się poznaje, jeżeli w środku jest chip, to jest oryginalna, a jeżeli jest glut, no to jest podróbka. I wszystkie te, otworzyłem te karty pamięci
i chyba trzy z nich były podróbkami, reszta była oryginalna. Ale tak, to ja wiem, że na przykład warto, jak kupujesz od kogoś konsolę, to zazwyczaj ma ten oryginalny pad do konsoli, nie? Ale to trzeba całą konsolę kupić. Zawsze w padach masz wyłączoną wibrację. Można i tak. I tam to nie przeszkadza, znaczy w DualSense jest to fajnie ograne ogólnie na PlayStation 5 i tam fajnie tą wibrację ograli. To jest sama przyjemność grania na DualSense, natomiast nie wiem, mi tam nigdy nie przeszkadzało. Pamiętam, że w Dreamcastie trzeba było dokupić Rumble Packa, żeby to było, żeby była wibracja, czy tam się jakoś to inaczej nazywało. Rumble Pack był chyba na Nintendo 64. To mnie tam jakoś to specjalnie nie ciągnęło do tego, ale jak już były te w padach te wibracje, to zawsze z nich używałem je. Używam zamiennika od Nateka. Są różne te pady, które nie są wcale złe, zamienniki, tak? Ale też jest coś takiego, że niektórzy chcą grać właśnie na oryginałach, tak jak ja na przykład. Ja staram się zawsze grać na oryginalnych padach niż na zamiennikach. Aczkolwiek na tych retro konsolach bardzo często zamienniki są lepsze od oryginałów. No ale na tych nowych konsolach, czy tam na PlayStation 3, no to faktycznie te oryginały są spoko według mnie. Co ja tu mam kupić? Medicine, tak? Czy dla ciebie konsola bez pudła jest kompletna? Dla mnie konsola musi mieć oryginalne pudło, bo wtedy dopiero ma realną wartość. Jeżeli chodzi o konsole, nie mam wszystkich konsol z oryginalnymi pudłami. Zastanawiam się, którą. CDI nie mam chyba z oryginalnym. A nie, mam z pudłem. Tak naprawdę to chyba do wszystkich konsol mam faktycznie oryginalne pudła, ale nie jest to dla mnie jakoś jakimś wyznacznikiem, tak? Bo te pudła i tak one są skitrane w magazynie albo w piwnicy, a tu mam same konsole, także nie mam jakby nostalgii do pudeł, tak? Dla mnie konsola jest jakby narzędziem, które ma działać. I to jest najważniejsze, żeby ona działała, żeby odpalała gry, czytała płyty i można było z niej jakiś tam materiał przygotować. A to trzeba pudło, to nie ma dla mnie znaczenia za bardzo. Przynajmniej nigdy nie miałem. A, Jaguara mam bez pudła? Nie, też mam pudło od Jaguara. Zastanawiam się, którą konsolę mam. Saturna na pewno chyba mam bez pudła. A może też mam? Nawet nie wiem, od czego mam pudło, od czego nie mam. Kamerka śnieży. Wiesz co, bo jest włączona ta kamerka, ta Averek. Ona jest taka sobie, szczerze mówiąc. To nie tyle śnieży, co jest noise dosyć znaczny. Dlatego zazwyczaj gram na Brio Logitecha. No nie wiem, dlaczego teraz się włączyła ta. Dobra, słuchajcie, zmieniamy gierkę na coś innego. Chcecie coś innego sprawdzić? Nie wiem, co mogę wam zaproponować. Czy retro coś, czy co? Retro to będzie trzeba chwilę poczekać, bo muszę konsolę wygrzebać, ją postawić jak coś i ją podłączyć. Chyba, że coś na coś ze starych gierek na nowych konsolach, nie? Którą konsolę Abernik? Wiesz co, chyba najfajniejsza była ta metalowa konsola. Uważam, że ona jest najlepszą aktualnie. Znaczy teraz są jakieś nowe już te Aberniki, ja już nawet tego nie śledziłem. Ale tą, którą mam chyba jeszcze, tą metalową, to jest naprawdę spoko. Zara właśnie dziwne, że to tak śnieży. Zara tu ogarnę to, poczekajcie. Zara pewnie w ogóle kamera zniknie i w ogóle będzie dupa. Czekajcie. Mam dwie kamerki, bo jak się dorabia na kamerkach, to trzeba mieć dwie kamerki. Kamera. Moment. Zara, przerzucę na tą drugą. Zobaczymy.
Uwaga. O. I proszę. Jaki obraz Żyleta. I Pepper nawet się pojawił. O. Hellblade? Hellblade. No dobra, to mogę Hellblade'a włączyć, tylko to chwilę potrwa. Tylko nie wiem, czy mam. A czekajcie, na co ja to mam? Na PlayStation. To jest też kompatybilne? Hellblade jest też kompatybilny? Dobra. To czekajcie, zobaczmy tego Hellblade'a. Muszę poszukać, moment. Nie są proste rzeczy teraz, żeby znaleźć to. I tu muszę widzieć, co ja tu mam. Muszę w tych płytach kiedyś porządek zrobić. No jakieś w ogóle gry, które nawet nie otwierałem nigdy. O jest. No dobra, zobaczmy tego Hellblade'a. To powinno działać na PlayStation 5 chyba, nie? Dobra, odpalimy sobie PlayStation 5 i zaraz zobaczymy. Hellblade jest spoko. I tak muszę sobie zagrać jeszcze raz w Hellblade'a przed wyjściem dwójki. Bo ogólnie uważam, że jest to świetna gierka. Trochę pogramy i potem znowu coś innego, nie? Nie musimy godziny grać. Troszkę. Dobra. Dobra, to musi się skopiować. To musimy chwilkę poczekać. Cyberpunk. Oj nie, dzisiaj wyjąłem Cyberpunka z Xboxa, bo cały czas w Xboxie była płyta. A potem możemy sobie coś retro zagrać. Pomyślcie, co byście chcieli retro. Co sądzisz o tym, aby powstała gra przygodowa na podstawie animowanego Phineas i Ferb? Wiesz co, ja tego serialu tak dobrze nie znam. Oliwier go zna, bo Oliwier oglądał Phineasa. Pewnie dla mnie to nie ma jakoś specjalnie dużego znaczenia, żeby to wyszło. Aczkolwiek może Oliwier by był zainteresowany grą. Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ostatnio właśnie już mu się znudziły te wszystkie Minecrafty, Robloxy i ostatnio mu zainstalowałem Sea of Thieves i strasznie się wkręcił w to Sea of Thieves. Tak myślałem, tylko on za bardzo nie ma z kim grać, bo to jest bardziej gra multiplayerowa, a jego koledzy no to tylko mają pecety albo laptopy i oczywiście, wiecie, tam mają Minecrafty i Robloxy, bo darmowe, a widziałem, że się mocno wkręcił w to. Czy zbieram płyty z grami? No, w zasadzie na PS3 i PS4. W zasadzie na PS3 mam wszystko, co chciałem mieć. Na PS4 jakichś tam kilku tytułów mi brakuje, które kiedyś sobie tam kupię. Natomiast, no, zbieram. No, pudełka nadal zbieram. Nadal kupuję gry w pudełkach, jeżeli o to chodzi. Większość gier, które widzicie w recenzjach, nawet jak dostaję klucze, to i tak kupuję wersję pudełkową. Na przykład The Quarry. Klucz dostałem od Sony, czy tam chyba od Sony, czy tam od Cenegi, a i tak kupiłem w pudełku. Także nadal kupuję gry w pudełkach. Opener. A właśnie, bo ten opener był właśnie ewakuowany, nie? Nie odbył się ten opener w końcu. Wczoraj, tak? Miał się zacząć. I oni go przełożyli podobno. To czytałem na Twitterze, że ludzie właśnie tam pisali takie rzeczy. Czy planuję wyprzedać swoją kolekcję? Nie, ja się z nią pochowam jak faraon w piramidzie. W piramidzie z big boxów się położę i umrę. Pewnie kiedyś się tego pozbędę, nie? Nawet ostatnio miałem takie czarne myśli, że mówię, po co mi te kolekcjonerki z PlayStation 3? Po co ja to trzymam w ogóle? Może to sprzedać? A to już jak się zaczęły takie myśli, to już jest niedobrze. To już jest niedobrze. To prowadzi właśnie do tego, że w końcu się ich pozbędę pewnie.
O właśnie, możemy coś odpalić z PlayStation Plusa. To jest dobry pomysł, zapomniałem w ogóle o tym. Zobaczmy, co my tu mamy. Coś na, żeby sobie zagrać. O, mamy na przykład Classic Catalog. Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Zapomniałem, że jest ten PlayStation Plus, kurczę. Co my tu mamy? Dead Nation kiedyś grałem, pamiętam. Nawet, o, mam zakupione, widzicie? Mad Max to nie, to za długa rozbiegówka jest w Mad Maxie. Podejrzewam, że tutaj może być problem z tym, że nie będę miał save'ów. Primal... No nie, Primal nie. A ten Rain? Miałem w to zagrać kiedyś, ale jakoś nie było okazji. O, i też jest Red Dead Redemption, mogliśmy zagrać na tym. Revelation... Zobaczmy, co tutaj mamy. Forbidden Siren. Możemy spróbować kiedyś Forbidden Siren, Chryste Panie. Chyba dojechałem do piątej misji i nie dałem rady nigdy dalej przejść. Materiał z Forbidden Siren chyba się nigdy nie pojawi. Motor Storm. A który jest Motor Storm? Jest Pacific Rift? Motor Storm jest spoko, tylko nie wiem, jaki tu będzie lag na tym. Na PlayStation Plusie. Tego się obawiam, nie? Bo jak będzie duży lag, to się nie da w to zagrać. No tu mamy streamy z tego. Co tu jest? Abzu. Jack and Dexter. Nie widzę nic takiego ciekawego, żeby zagrać na streamie. O, Bolta to ostatnio oglądaliśmy z Oliwierem. Przedwczoraj? 3 dni temu. Na Disney Plus. Może sprawdzimy Bubsiego. Woolly Strikes Back. Fajny jest Call of Cthulhu. Nie wiem, czy to jest dobre na tego, ale spoko. Na streama. Come Forever, Doom. Mam takie lekko polityczne pytanie. Co uważasz o ludziach używając na poważnie pojęć takich jak fatfobia, body shaming? Co to jest fatfobia? Że ludzie się naśmiewają z grubasów, tak? Czy coś? Czy się wstydzą własnego ciała? Bo nie za bardzo wiem, co znaczy tutaj. Natomiast niezależnie od tego, ja tam nie mam z tym problemu. Sam nie jestem chudy, natomiast myślę, że większość ludzi powinna być świadoma problemów, jeżeli mają z nadwagą. I nie uciekać się do, że się go kogoś tam w jakiś sposób szykanuje, tylko, o jest, ale jest tylko apokalipsa, apokalipsy to nie chcę. Tylko trzeba coś z tym zrobić, nie? Natomiast ja jakby nie mam tutaj problemów z tym, tak? Znaczy, to jest chyba, wiesz, stwierdzenie, że ktoś jest gruby, no to jest jakby... To jest fakt, tak? Jeżeli ktoś powie, że jestem gruby, no to trochę tak jakby zaprzeczać, wiesz, rzeczywistości, tak? Nie wiem, jakby ktoś powiedział, że jestem łysy, a ja bym powiedział, że mnie szykanujesz, że jestem łysy, nie? No to jest takie trochę zaprzeczanie z głupota, tak? Zaprzeczasz czemuś, co jest całkowicie oczywiste, nie? Natomiast nie uważam, że należy się wyśmiewać tam, jeżeli ktoś jest gruby czy coś, ale stwierdzenie, że ktoś jest gruby, nie jest chyba obraźliwe według mnie, przynajmniej nie powinno być. Pamiętam kiedyś moja babcia, już nieżyjąca, poszła do... co to jest? Aha, pinball. Poszła do lekarza, bo chorowała ona na kręgosłup, nie? No i moja babcia była bardzo gruba. No więc lekarz powiedział jej bez kitu, to było kilka lat temu dobrych, powiedział, po co pani tyle żre? Taki powiedział, proszę przestać żreć, schudnie pani i kręgosłup przestanie boleć. Moja babcia już więcej do tego lekarza nie poszła, ale to on właśnie powiedział prawdę. Powiedział prawdę prosto z mostu, nie? Śmieszna sytuacja.
Może Heavy Raina zagramy. Nie, nie ma tu Def Jam Icon. O, w to Olivier grał, Hello Neighbor, ale nie wiem co to jest za gra za bardzo. Wiem, że on coś tam pykał w to, ale... Terraria. Nie znam tego. Nie chcę grać w grę, której nie znam, bo będę, wiecie, rozkminiał jak to grać przez godzinę, a trochę nie ma na to czasu. Chciałem zrobić z tobą wywiad na temat gier fizycznych, cyfrowych. No to przecież napisz maila i się dogadamy, nie? W golfa. Frogger, chleb, Spyro. Wirka Dangerousa. No jakby był, to byśmy sobie zagrali Wirka Dangerousa. Myślę, że to był fajna gierka. Pewnie będziemy wybierać tak długo, aż w końcu... A ten Carmageddon może? Max Damage? Nie wiem co to jest. To jest ten nowy Carmageddon? Czy to jest... Forbidden Siren? Spróbujemy? Ale tylko do momentu, aż się nie zgra Hellblade, bo na Forbidden Siren to mi brakuje trochę... Brakuje mi nerwów, żeby tą grę skończyć. A która to jest? Część pierwsza czy druga? Pierwsza. Czyli ta gorsza. Dobra. Spróbujemy ją tu postreamować. Zobaczymy. Powiedz historię z Darkstone Cardinal, o których kiedyś powiedziałeś, że ludzie w to nie uwierzą, że są prawdziwe. Już zapomniałem o tym, że miałem to zrobić, wiecie, to jest historia, trochę powiem wam, że nie chcę za bardzo też tutaj wyciągać tych historii, żeby mnie ktoś potem nie pozwał jakiś, wiecie, sądowo. Natomiast no, te historie z Darkstone, no one jakby... były prawdziwe, tak? To nie jest to, że zakłamuje rzeczywistość. Natomiast sporo ludzi się mnie pyta o tego Darkstone'a, ja trochę tak nie chcę o tym mówić. No bo to są też takie historie, które... Znaczy ta firma już nie istnieje tak naprawdę, więc nie działam jakby na jej niekorzyść, ale działałbym na niekorzyść całego tego śmiesznego prezesa Darkstone'a. Także nie wiem, czy chcę o tym jakby za bardzo się wypowiadać. Dobra, zobaczmy tego Forbidden Siren. Te pierwsze tam poziomy to jeszcze przejdę, ale potem, jak już jest w jedynce, jest ta niewidoma dziewczyna. Ja pierdzielę, granie z tą niewidomą dziewczyną to jest w ogóle jakaś sieka totalna, nie? To na kto to wpadł, to musiał być chyba masochistą, sadystą. Dobra. Co my tu mamy w opcjach? Ojej. Dobra, jest troszkę lag, ale spróbujemy to jakoś ogarnąć. Chodzą takie historie, że Forbidden Siren w Polsce nikt nie ukończył. Oczywiście to nie jest prawda, ale faktycznie gra jest koszmarnie trudna, koszmarnie trudna. A to jest ciekawe, bo Forbidden Siren na PlayStation 3, Blood Curse, nie jest już taką trudną grą i tam Blood Curse bez problemu skończyłem, ale Forbidden Siren, Chryste Panieria, do tego podchodziłem razy i próbowałem w to grać. I zawsze się poddawałem w którymś momencie, nie? Nie, nie mam loadu. No co ja znam? Dlaczego load nacisnąłem? Nie mam memorki w PlayStation 5. Dlaczego to zawsze się odpala? Co to jest? No. Dobra, spróbujmy. To co Forbidden Siren zawsze mi się podobało, to niesamowite postacie, niesamowicie zrobione, które korzystają z twarzy chyba prawdziwych aktorów. Ale faktycznie ta gra pod kątem właśnie postaci, twarzy, wyróżniała się na tle innych, nie? What is she doing? Who is it?
Dobra, jedziemy z tematem. Kyoya Suda. Kyoya Suda. What are they doing? It's the middle of the night. Znaczy tak, potrafili ukryć, to bardzo często tak było, że gra była ciemna po to, żeby ukryć niedostatki w grafice i tutaj dzięki Rig tutaj też jest to w pewien sposób pokazane, tak, że było ukrywanie. No bo PlayStation 2 nie miało jakiegoś super ekstra mocnego tego, no, także robili co mogli, żeby to ukryć, aczkolwiek tutaj te postacie no robią wrażenie, powiem wam, no, jak na czasy PlayStation 2. No to czegoś takiego się nie widziało w żadnej grze, nie? Czy pojawią się krokietkasty z moim udziałem? Nie wiem, bo ja w ogóle chyba krokietkast już nie działa w ogóle. Jak ja z tego co wiem, nie wiem, czy tam się coś pojawia, czy nie. Nie śledziłem tego ostatnio. Pierwsza misja, mamy ucieczkę przed oficerem policji. No to jest jeszcze dosyć proste, tak? Bo to jeszcze można jakoś ogarnąć. Chociaż też to jest tak... Dużo zależy od szczęścia w tej grze niestety. Co też jest niefajne. Gra jest strasznie ciemna. Bardzo dużo tutaj rzeczy po prostu nie widać, ani co chcesz zrobić. W ogóle jakoś tak zrobione dziwnie. Tutaj musimy wziąć tylko klucz. O! O ja, ale się stream powiesił. Teraz trójkąt, pick up. Okej. Dobra, teraz musimy lecieć do samochodu. Bo już nam tu typ ciśnie. Unlock car. Dobra, teraz trzeba było wejść do środka. Ten interfejs w tej grze to jest po prostu sama magia, nie? Dobra, insert key. Dobra. Start engine. Udało się. Udało się. Za pierwszym razem. Wow, nawet trofeum jakieś wpadło. Wuhu! No ten stream działa, tylko widziałeś, że jakiś był problem z... przytkało się coś w którymś momencie. Także to było dziwne dosyć. No i tutaj będziemy mieli już przedstawienie mechaniki, czyli tak zwany ten sightseeing, gdzie widzimy oczami. Jak oni się nazywają? Shinobido chyba, tak? Shinobido. Czy Shibido? Jakoś tak. Czy tu się nie jeździ samochodem? To jest taki horror. W zasadzie można powiedzieć horror, który polega na tym, że w większości krótkich scenek musimy się dostać z punktu A do punktu B. W totalnie ciemnej mapie, której nic nie widać, i polują na nas takie demony, nie wiem co to jest, demony, duchy, znaczy nie duchy, nie wiem co to jest, jakieś takie demony chyba. Shibito, o właśnie, Shibito i Sidejack, o właśnie, no już nie pamiętałem, już dawno w to grałem. Natomiast pamiętałem pierwszą misję, bo przechodziłem ją chyba z 500 razy, bo pierwszą misję to jeszcze da radę. Ale potem to już jest masakra. Tak, przez chmura się fajnie nadaje do grania właśnie w przygodówki i tego typu rzeczy. To jest ciekawe, bo na przykład na cloud streamingu na PlayStation 3 jest Doom, nie? Znaczy na PlayStation 5 ten Doom z PlayStation 4. Gdzie gra wymaga no dosyć sporego refleksu i w zasadzie jakikolwiek lag jest absolutnie no sprawia, że gra jest niemożliwa do ogrania, a jednak ten lag tutaj jest, więc wydaje mi się, że Doom jest niegrywalny na streamie. Relax. All
Although I guess that's easier said than done. Are you all right? I just got shot, but... I understand. Listen, you have to come with chyba... Mam chyba wersję japońską w ogóle na PlayStation 2. Nie przypominam sobie, że mówili po angielsku. Dobra. Teraz wam pokażę, o co tu chodzi. Musimy się dostać do Karuwari. This red water is now coursing through your veins. In place of all the blood you lost. You have the water to thank. Dobrze zrobiona animacja twarzy, naprawdę. Nadal siedzisz na membranowej klawiaturze Logitecha, czy już jakiś mechanik albo inna? Propozycja na następną grę to single player z Titanfalla. Tak, nadal używam Logitecha G19, czyli membranowa klawiatura. To jest ta klawiatura z ekranem. Ona już, czyli już jej nie można kupić. Ja kupiłem używkę, bo miałem wcześniej G15, która mi się popsuła. I teraz używam G19, jestem mega zadowolony z tej klawiatury. Przede wszystkim ten ekranik jest fantastyczną rzeczą. Ile razy na przykład komputer mi się powiesił, to i nie mogłem nic na przykład wybrać, to z ekranika menadżer urządzeń, pyk, wyłącz, menadżer zadań, wyłącz zadanie i cyk, i działa. Także ten ekranik to jest dla mnie mega fajna rzecz. Choć niektórzy się śmieją, ale ja uważam, że to, że zrezygnowano z klawiatur z ekranikiem, było dużym błędem w mojej opinii. No i dobra, i teraz tak, naciskamy L2 i ruszamy lewą gałą, jakbyśmy dostrajali telewizor albo radio i tu mamy widok różnych właśnie, to co widzą przeciwnicy. O. A tu widać mnie i tą kobitkę. Oni mnie na razie nie widzą, ale jak mnie zobaczą, no to zaczną od razu strzelać. Tu możemy zobaczyć, co ta kobita widzi na przykład, tak? To co ona widzi, tak? Czyli ona idzie, a my musimy jakby podążać za nią i sprawdzać, co widzą przeciwnicy i unikać ich wzroku. Sam pomysł na grę nie jest głupi, tylko to jest tak koszmarnie trudne, że niestety pewnie tutaj już zginę zaraz. Okej. Okay. Dzięki, Urbex. No dobra. Okej, okay, musimy teraz tak, zrobić to, co ona widzi. To jest bez sensu z tego względu. Znaczy z mnóstwa względów jest to bez sensu. Bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, w którą stronę patrzą ci przeciwnicy, tak? Muszę to jakoś dostroić. O, to jest ta dziewczyna, tak? I jak widzicie, ona już tam widzi jakiegoś typa, który idzie. My jesteśmy tutaj. O ile się nie mylę, ona jest z prawej... O, już mnie zobaczył jakiś typ, nie? O ja. No już, dawaj. I w zasadzie już jest spitolona ta, chociaż one chyba... Może się zgubią. Dobra, musimy teraz... Okej. Okay. No i chodzenie w kucki, nie? Mega dynamiczne. Szybkie i w ogóle... Super. Pierwszy raz jestem na stream, ale dzięki za lata z twoimi filmami. Takie małe wsparcie. A dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że będziesz się pojawiał częściej na streamikach. Ja też będę starał się częściej... Znaczy zawsze mówię, że obiecuję, że będą częściej te streamy, ale to nie zawsze wychodzi niestety, nie? Ale tak jak mówię, no to jest już kwestia jakby troszkę z tego, że jak się już ma żonę i dzieciaka, to już nie jest tak łatwo. Kurde, może mi się nawet uda tą misję przejść, znaczy ja nie wiem, gdzie ona polazła tak naprawdę. Nie wiem, gdzie ona poszła. Wydawało mi się, że tu, ale chyba nie tu. Wyłączyłem oczywiście latarkę, żeby mnie nie zobaczyła, tak? Wiadomo. Dobra, mogę krzyczeć tylko. Nie chciałem krzyknąć, nie krzycz. Nie wiem, gdzie ona polazła.
Pamiętam, że wiele z tych misji to przechodziłem tak po prostu biegnąc na ślepo, w nadziei, że uda mi się znaleźć wyjście. Bez kitu. O, jest! O! Hej, hej! Dobra, tutaj teraz trzeba wleźć jakoś, tak? Dobra, czyli tak, tu się powciągamy. Powiem wam, że gra jest troszkę bardziej czytelna niż wersja na PlayStation 2. Jest... Tu jest chyba wyższa rozdzielczość, wydaje mi się. Bo wyszło chyba Forbidden Siren, jakaś wersja zremasterowana, czy tam jakiś port na PlayStation 4 chyba. I ona jest o wiele bardziej czytelna niż na PlayStation. Na PlayStation 2 wydaje mi się, że w ogóle to ziarno było bardzo takie intensywne i spowodowało to, że to gra była o wiele mniej jakby czytelna. Jako retro grę bym chciał, żeby została dodana na platformy cyfrowe. Trespasser, ziom, żeby został Trespasser, żeby wszyscy mogli zagrać w Trespassera i stwierdzić, jaka to jest super gra. Na PS3 to wyszedł Forbidden Siren Blood Curse, to jest trzecia część, a to jest pierwsza. Tu mamy nauczyciela, o ile dobrze pamiętam, który będzie szedł ze swoją uczennicą. Told you to wait in the car. But what's happening? What is this? No i tutaj też będziemy mieli taką akcję, że trzeba będzie ją ciągnąć za sobą. Ale nie jak Vico za rękę, tylko trzeba będzie jej powiedzieć: chodź za mną, albo stój i tak dalej. Do której planuję stream? No na razie sobie robimy, nie? Na razie nie myślmy o tym, kiedy się skończy. Jak mi się znudzi, to wyłączymy. Jakim mydłem się myjesz? A, kupuję najdroższe, ekskluzywne mydło w płynie z Rossmana za 3,50. 5 w jednym, do wszystkiego. Do kibla, możesz samochód tym nasmarować, umyć mordę. Do wszystkiego to mydło jest. Jak to mydło dla facetów, nie? Czy Blood Curse to remake, czyli amerykańska wersja? Nie, to była trzecia część. Blood Curse to była trzecia część Forbidden Siren. Dobra, i tutaj już się zaczynają niestety schody potężne. No dobra, najpierw włączymy widok i zobaczmy, gdzie mamy tych typków. Dobra, to jest to, co widzi ta dziewczyna. To będę miał pod X-em. Dobra. Teraz szukamy innych. Mamy jednego typka na jakiejś wieży, który się... O, on teraz nas widzi. O, już mnie zobaczył. Ja pierdzielę, nie? Widzicie? Już mnie zobaczył. Dwa kroki już jest po wprawie. Tu mamy jakiegoś, co krąży. Dobra, jeszcze kogoś mamy? Tu jest jeszcze jakiś typek. No i to jest... Dlaczego ta gra jest bez sensu? Bo ciężko określić, gdzie ten typ w ogóle chodzi. Jedyne, po czym możesz to stwierdzić tak naprawdę, to po tych dwóch kropkach, ale no nie jesteś w stanie przewidzieć, gdzie ten typ aktualnie jest teraz? No, możesz se podejrzeć, ale to... To jest niestety takie se. No dobra, idziemy. No już tego mi się nie uda przejść, jestem niemal w 100% pewny. Już mnie zobaczył. Nawet nie wiadomo gdzie. No już, dobra, już zaraz będzie the end. Wyłączyłem latarkę, może mnie nie będzie widać. Kiedy ostatnio widziałem Tigera Bonzo? No, ja go widziałem raz w swoim życiu, także nie za często widziałem Tigera Bonzo. Jeżeli o to chodzi. No i tak się gra w Forbidden Siren. Idziesz nie wiadomo gdzie.
W zasadzie nie wiadomo, gdzie jesteś, nie wiadomo, gdzie idziesz, ale idziesz. Może zagrasz w Get Even, jak dla mnie przyjemna gierka w fajnym klimacie. Pozdrawiam Kubę, z którym oglądam streama. Wiesz co, akurat Get Even mi się nie podobało, powiem ci szczerze. Mieli lepsze gry, powiem, przyznam tak. I Get Even nie należało do tytułów, które lubiłem, które mi się jakoś specjalnie podobały, ale oczywiście to kwestia tego, co kto lubi, nie? I zobaczcie, na czym polega gra. Idziesz sobie, jak zapalisz latarkę, to cię zaraz trąci jakiś typ, w ogóle nie wiadomo skąd. Dobra, tu mamy jakieś przejście, okej. Ona idzie w ogóle za mną, ta typiara? Idzie. Dobra, idziemy. Nie ma żadnej mapy? Tutaj jakaś mapa chyba była, coś takiego. On nawet ma pistolet, ale ten pistolet się do niczego nie nadaje. Dobra, musimy ją chyba wciągnąć też, typiarę. Nie, nie musimy. Dobra, idziemy, idziemy. I tak się zastanawiasz, gdzie jest droga do Kurawari, nie? W którym miejscu? Czy idziesz dobrze w ogóle? Nie wiadomo. No i już, mnie zobaczył jakiś typ, nie? Już tu idzie typiara. Dawaj, dawaj, uciekamy. No i już mnie kolejna zobaczyła. Nawet nie wiem gdzie, nie? Może kiedyś jakaś Yakuza na streamie. A, już kiedyś była Yakuza na streamie. Nie był to dobry stream. Wy mówiliście, że to lipa, żeby już wyłączyć piękną Yakuzę. Nie chcieliście grać ze mną. Jakie Get Even, tylko Pirates na C64. O, Pirates jest spoko na C64. Fajnie się grało w to w tamtych czasach. Jeżeli trafię na drogę do Kurawari, to tylko przypadkiem, bo zupełnie nie mam zielonego pojęcia, gdzie idę ani co robię. Autentycznie. Nie wiem, gdzie ja idę. To jest gra, w której zazwyczaj nie wiesz, gdzie idziesz, ani nie wiesz, co robisz. Przeszedłem! Nieźle. No i cyk, i tak się w to Forbidden Siren gra, nie? Po mistrzowsku. Hellgate London. Nie grałem w Hellgate London. Znaczy kojarzę mniej więcej, co to jest, ale nie grałem w to. Is this a place of worship? I mean, it kind of looks like one, but it's different from the other ones I've seen. It may seem strange, but this is our faith. Oh. Well, I don't know anything about religion. Nie wiem, czy teraz będzie ta niewidoma dziewczyna. To teraz wyobraźcie sobie, że jak się grało tym typem, znaczy teraz jak przechodziłem, było ciemno i nie było widać nic, to wyobraźcie sobie, jak się gra niewidomą dziewczyną. Która naprawdę nie widzi. Widzisz tylko czarny ekran. Ona jest niewidoma. Jedyne co możesz, to korzystać z tego side jacka, żeby zobaczyć, jak widzą przeciwnicy. Masakra w ogóle jakaś. Chyba na tej dziewczynie niewidomej zawsze się zatrzymuje. Czekajcie, czy nie wiem, co teraz będzie. To chciałem wam pokazać. Kei Makino. C12 Resistance na PSX. Nie znam ani nie grałem, nie posiadam niestety. Ja mam mało gier na PlayStation, bo ja nie miałem niestety PlayStation za tamtych czasów. Także jeżeli chodzi o gry z PlayStation, to mam niewiele tych tytułów. A no właśnie, co sądzę o stylu graficznym nowego Monkey Island? Że poszedł straszny hejt na Rona Gilberta i powiem wam tak. To, że poszedł hejt, uważam, że jest to niesłuszne. Aczkolwiek ja w NR Flashu mówiłem, że no mi się ten styl graficzny nie podoba, tak? Jasno powiedziałem, że mi się to nie podoba, aczkolwiek to, że jest to w taki sposób jakby krytykowane, wiecie, że on tam dostawał jakieś w ogóle, na niego darli japy i tam grozili mu, no to takie rzeczy nie powinny się wydarzać, nie? No i właśnie, tak się gra z księdzem, który pada po dwóch strzałach.
Także wydaje mi się, że dobra, wyłączmy to, bo ja nie mam, ja już widzę, że już nie mam na to siły. Włączmy tego Hellblade'a, bo już się chyba zainstalowało. Także uważam, że ten hejt... Znaczy, nie rozumiem też, ja tego nie znam całej tej genezy, bo nie widziałem tego tak naprawdę, tego, nie wiem, tweeta czy tam tych komentarzy. Jeżeli ktoś skrytykował, że mu się nie podoba, no to ma do tego prawo, tak? Ale jeżeli ktoś zaczął na niego najeżdżać personalnie, że robi taką grę, no to już nie jest fajne. Natomiast ja jasno mówię, że mi się ten styl graficzny nie podoba, aczkolwiek zagram, bo cenię sobie Irona Gilberta i cenię sobie Monkey Island, aczkolwiek styl graficzny mi nie przypadł do gustu i uważam, że w złą stronę to poszło. No dobra, film dokumentalny Hellblade? Nie wiem, co to było. Czekajcie, zobaczę, czy trudność walki, 60 Hz, dźwięk, napisy są. Dobra. Zacznij nową grę. Oh. Jaki pad to totalny śmieć. Stary, nie ma gorszego pada niż pad dodawany do CDI. Ten w formie pilota z takim tym, taką kulką, znaczy kulką, z takim okręgiem na górze. Nie ma chyba nic gorszego. To jest rzecz, do której nie można w ogóle grać. A był on dodawany do wersji CDI, która była przeznaczona dla graczy. Masakra. Jakoś takie jakieś glitche w obrazie widzę, czy mi się wydawało. Wow, prawie 600, ponad 600 osób już ogląda zmagania. Na streamie, spoko. No właśnie, teraz będzie dosyć długi wstęp, także możemy sobie pogadać. Podczas gdy Senua będzie płynęła. Płynęła i płynęła i płynęła. Ale musicie przyznać, że ci, oczywiście ci co grali, że Hellblade jest świetny, nie? Nie wiem, czy to jest dobra gra na streama, ale gierka jest absolutnie fantastyczna. Dlaczego ustawiłem swoje konto PSN na prywatne? Wiesz co, dlatego, że gdy nagrywam gameplaye z PlayStation, nagrywałem, cały czas wyskakiwały mi okienka, że ktoś się zalogował, że ktoś gra, że ktoś ci napisał wiadomość i to mnie strasznie irytowało, bo raczej nie chcę, jak robię na przykład recenzję i robię gameplaye, żeby te okienka mi się pojawiały, tak? Dlatego mam ustawione na prywatne. Czyli litografia Zito Jesus jest jeszcze są do zdobycia, jeszcze tych litografii trochę mam, aczkolwiek już zaczynam myśleć o kolejnej litografii, no i oczywiście monetka będzie nowa. Nie siedzę przygarbiony, mam kamerę bardzo wysoko, wiesz, bo kamera, zobacz, jest... Mam palec, nie? No to jest dosyć wysoko, bo mam monitor powieszony na ścianie teraz, więc i kamerkę mam troszkę wyżej. Czy będzie jakiś stream z widzami na multi? Już tego żeśmy kiedyś próbowali i to też nie wyszło za bardzo. Jakoś nie mam tutaj pomysłu na to, jakby to zorganizować. Czy będzie materiał Atari Jaguar? Był już materiał o Jaguarze, zrobiłem przecież. Jest na kanale. Jaki jest mój ulubiony western? To chyba, wiesz co, najbardziej lubię trylogię Sergio Leone, czyli Za kilka dolarów więcej, Dobry, zły i brzydki i ten ostatni... nie pamiętam. W każdym razie z Clintem Eastwoodem. Lubię te bardzo te westerny. Moja pierwsza styczność z PlayStation 2. Wiesz co, PlayStation 2 kupiłem Marioli za moją chyba drugą pensję albo którąś tam z kolei na stażu. Bo pamiętam, że kupiłem tą Dreamcasta i na początku Dreamcasta, ale ona nie była zadowolona z Dreamcasta, bo ona jak była mała, znaczy mała, jak była w podstawówce czy tam w liceum, to miała pierwsze PlayStation, więc wiadomo, że PlayStation 2 było naturalnym jakby przedłużeniem tego. I sprzedaliśmy tego Dreamcasta i kupiłem jej PlayStation 2 i powiem ci, tą srebrną jeszcze wtedy PlayStation 2 to była. To powiem ci, jak ja to odpaliłem, dostaliśmy tego całą reklamówkę gier, oczywiście piratów, ale to nieważne. Ale te gry, które tam odpalałem, ja byłem totalnym w ogóle ignorantem, jeżeli chodzi o gry z PlayStation 2. W ogóle mnie to nie interesowało, ale pamiętam, że wtedy, kiedy zaczęliśmy te gry sprawdzać,
i te tytuły, które, owszem, one nie wyglądały tak dobrze jak na PC-cie, jasne, ale to były, słuchajcie, takie fajne gry, pamiętam pierwszego Ratcheta, nie, kurde, jaka to była świetna platformówka, nie, nie mogłem się od tego oderwać, potem Metal Gear Solid, no to były niesamowite gry, to był moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że olewając i ignorując konsolę, omija mnie tyle fajnych tytułów i taka ogromna ilość gier, które warto skończyć, nie? Także PlayStation 2, myślę, że to był właśnie moment, kiedy zacząłem jakby bardziej konsolę iść, że tak powiem. Czy PlayStation 5 ma pudełkową wsteczną kompatybilność? Tak, proszę bardzo, mam Hellblade'a, gramy z pudełka, bo mam pudełko. I gramy na PlayStation 5 oczywiście, także jest. Za garść dolarów. Aha. Pierwsza gierka na Xboxie Classico. No Xboxa Classica to miałem późno. Ja go kupiłem na Targu Staroci od Menela za 50 zł. To nie wiem, to ja, była ta historia, bo ja ją wrzucałem na Facebooka. Za 50 zł kupiłem. Ona była, ta konsola była bez pada, była bez zasilania i nawet nie do końca było wiadomo, czy ono działa. I pamiętam, że ja potem sobie tego pada jakiegoś tam sprawiłem, jakiś kabel odpaliłem i się okazało, że konsola działa. Mało tego, był tam jakiś chyba przeróbka i to taka przeróbka, której nigdzie nie mogłem na internecie znaleźć, jakaś dziwna. No i się okazało oczywiście, że tam był większy dysk włożony chyba. No i było trochę tych gier na tym dysku. Nie pamiętam, jaką grę pierwszą odpaliłem, ale to nie był jakiś ekskluzywny tytuł, tylko coś z tego dysku. Natomiast Xbox do dzisiaj pozostaje dla mnie taką konsolą, która posiadała w tamtym czasie największe możliwości i dzisiaj, jeżeli patrząc na scenę homebrew, jest absolutnie nie do pobicia. Żadne PlayStation 2 ani GameCube nie są w stanie, czy tam Dreamcast nie są w stanie dorównać Xboxowi pod kątem możliwości tego, co z tą konsolą można zrobić. Uwielbiam Xboxa pierwszego i to też jest, doceniłem to dość szybko, jak zacząłem się wgryzać w temat, nie? Na przykład to, że Xbox, klasyczny Xbox oczywiście po odpowiedniej przeróbce potrafi odpalić natywnie gry w 720p, nie? To jest w ogóle niesamowite, nie? 720p. Także potężna konsola jak dla mnie. Czy widziałem Kajko i Kokosza? No raczej, już czekam na Kajko i Kokosza. Fall Guys. Co to jest? To jest takie małe ludki, co biegają. Ja nie wiem, o co w tej grze chodzi, ale ostatnio mi Oliwier mówił o tym, że on chciałby sobie w to pograć, w to Fall Guys. Ale szczerze mówiąc, nie wiem zupełnie, co to jest za gra, bo tam czytałem chyba na opisie, że to są jakieś zawody takich ludków małych, ale szczerze mówiąc, zupełnie nie, tej gry nie kojarzę. Kiedy padnie rynek gier pudełkowych? Ja myślę, że nigdy nie padnie, wiesz, że to będzie tak, że gry pudełkowe nie znikną, tylko staną się jakby grą dla takich kolekcjonerów, czy takim elementem kolekcjonerskim. No oczywiście, jeżeli konsola będzie całkowicie cyfrowa, no to nie będzie już tych wydań pudełkowych, bo to nie ma sensu. I niektórzy twierdzą, ja w sumie też tak uważam, że PlayStation 6 już będzie w pełni cyfrowa. Natomiast nadal gry pudełkowe wychodzą dzięki na przykład takim firmom jak Limited Run. A propos, Limited Run. Wiem, że wielu z was tam nie zagląda, bo w sumie nie ma po co, ale jest bardzo fajna edycja Blada pierwszego. Jeżeli lubicie Blada, tego na silniku z Duke Nukem, jest fajna edycja Limited Run, ona chyba $150 kosztuje w Big Boxie. Nawet powiem wam, spoko wygląda. Ja nie lubiłem nigdy Blada, także ja, dla mnie to tam jest tytuł, powiedzmy, który pomijam. Ale mówię, że wielu z was jest lubiło, także możecie sobie sprawdzić. Jeżeli chodzi o Blada, to dwójkę wolałem, The Chosen, nie? Znaczy gry, no tak jak mówię, dopóki będzie na czym odtwarzać te gry, to nie zniknie, tak? No ale wiadomo, że jeżeli, tak jak mówię, kolejna konsola będzie w pełni cyfrowa, no to pudełek nie ma sensu wydawać, no bo no chyba, że puste te pudełka, tak? No bo co ci z gry? No nic, chyba, że będzie tak jak ze Steamem. Będziesz miał pudełko, a w środku kodzik, bo też tak może być.
O, właśnie to napisał Sepe. A, nie, to napisał, że co? Siema Krzysztofie. Tu tata jednego z kolegów Oliwiera. Wypraszam sobie, mój syn gra na laptopie PS5 i tablecie. A spoko. Ja tam nie ogarniam co z Oliwierem, tam kto z kim gra, na czym. Natomiast wiem, że najczęściej grają w Minecrafta i w Robloxa. Także to na pewno, chociaż na tablecie chyba Roblox jest, ja nawet nie wiem. Czy będzie coś o Postalu 2? Postal 2... Nie, to trójka taki krab był podobno, nie? No jedynka Postala była, no, w to było grane, resztę raczej nie planuję robić. Postal... Ja nie przepadam za Postalem, powiem wam szczerze. Nintendo na pewno nie poda się tej modzie na cyfry. Czas zweryfikuje, jak to będzie, nie? Postal 3 to krab. Dwójka to była nawet chyba spoko, bo to była już taka ta pierwsza trójwymiarowa, nie? Co można było szpadlem komuś głowę na przykład odciąć. Pamiętam tego Postala. Ciężki to był temat. Dawaj drugi odcinek dziur fabularnych. Hasło twoja stara wali z bara. Raz, dwa, trzy. Zrobię. Widziałem, że sporo ludzi się podobał ten film o dziurach fabularnych, także tak, pewnie przygotuję. Aczkolwiek czytałem komentarze i wiele ludzi tam zarzuca, że jednak to czy tamto było gdzieś wyjaśnione. No, to jest trochę tak, że jeżeli coś nie jest wyjaśnione w filmie, to ja uważam, że nie było wyjaśnione, bo trudno, żeby każdy niuans w filmie patrzeć gdzieś tam na sieci, czy to było wyjaśnione, czy nie. Odnośnie na przykład tego T-Rexa, że ktoś tam podsyłał, że szkic, jak to wyglądało. No jeżeli jest to, może i tak było, ale jeżeli jest to tak nakręcone, jak jest, no to wygląda to po prostu źle. Czytam na przykład o tej, że badali na tych drzwiach pogromcy mitów, nie, że jednak da się tam. Ktoś napisał, że 3 na 7 prób były udane, więc też nie do końca. No ale to są takie tam rzeczy, wiecie. To jest film rozrywkowy, nie ma co sensu brać tego jakby na poważnie, tak? Czekajcie, tu jest, myślałem, że ray tracing, ale nie. Screen Space Reflection. Ale mam plan zrobić drugi odcinek. Na pewno będzie coś takiego, będzie cały odcinek poświęcony Gwiezdnym Wojnom, bo to jest jeszcze tutaj kilka ciekawych rzeczy, na pewno zrobię coś takiego, więc na spokojnie. Czy nowy Batman mi się podobał? Tak, nowy Batman był spoko. Nawet z Mariola ze mną oglądała, bo była ciekawa, także aż byłem zdziwiony. Jak się Marioli podobał Batman, to musiał być naprawdę dobry. Franco na Amigę. No Franco na Amigę to był klasyk, nie? To był klasyk. Jakby było na CD32, to chętnie bym na płycie kupił, nie? Ale niestety nie ma. Jest tylko w wersji dyskietkowej. A ja ogólnie staram się unikać nabywania gier w wersji dyskietkowej, bo wiadomo, że te nośniki nie są trwałe i większość tych nośników już po prostu nie działa. Ale chętnie, jakby wyszło kiedyś na CD32, to chętnie bym sprawdził. Może kiedyś Limited Runner zrobi coś takiego. Mateusz Kupiec, znany jako Tiger Bonzo, był, jest i na zawsze pozostanie dla mnie autorytetem moralnym. No spoko, wiesz, tam nie wiem, no. Niektórzy uważają, że jest autorytet w jakiejś kwestii. Co kto woli, nie? Nie ma śledzenia promieni. To jest Screen Space Reflection. A nie pamiętam, czy... Znaczy jest na pewno wyższa rozdzielczość niż na wersji chyba... A może nie? Chociaż wydaje mi się, że jest wyższa rozdzielczość. Że lepiej to wygląda niż na PlayStation 4. Ale głowy sobie uciąć nie dam.
Jakbym dostał od Uwebola milion euro, nakręciłbyś z nim film o grach? Pewnie, że tak. Kto by nie chciał milion euro? Tiger to świetny beatboxer. Okej. Fafluni się chyba bardzo. Fafluniący się beatboxer. Tak, donaty z YouTube'a nie doliczają się do postępu u góry. Ponieważ no jest jakby to inna, to jest jakby wsparcie przez YouTube'a, które niestety nie ma możliwości jakby podłączenia pod tego górnego. Wiem, że dzisiaj się wielu z was spodziewało Zeldy, ale jeszcze jej nie mam, jeszcze nie przyszła. Podejrzewam, że w poniedziałek Zelda przyjdzie, także jak przyjdzie, to na pewno sobie szybko zorganizujemy jakiś streamek, żeby sobie w Zeldę na CDI popykać, nie? Octopath Traveler. Wiesz co, nie grałem w Octopath Traveler, znaczy chciałem zawsze w to zagrać i grałem w demo trochę tam, znaczy grałem. Zobaczyłem, jak to wygląda, demo na Switchu i zawsze chciałem w tego Octopatha Travelera w sumie zagrać. Ale koniec końców nie wiem, czy będę miał kiedy okazję. Nie wiem, co to, nie pamiętam, co to trzeba było zrobić. Po prostu się chyba... Chyba walkę, była ten, nauka walki, nie? Czy słuchałem Scatman Johna? No chyba każdy słyszał Scatman Johna w tamtych latach. To jest raczej rzecz, której nie można było nie słyszeć. Zwłaszcza, że to leciało wszędzie, nie? Dobra, tu gdzieś mieliśmy tą zagadkę. Gdzie to było? A, tu. Z jakiej gry bym zrobił film z Uwebolem? Z Trespassera! Czujecie, jaka to była bania? Jakby zrobić z Trespassera i taki ten... Gra, która... Znaczy film, który był konkurencją dla Parku Jurajskiego. Ja pierdziele, jaki to był hit. Czy oglądałem Breaking Bad? Jasne, że tak, ale nie widziałem tego El Camino? To się nazywało? Tego filmu. Zaczęliśmy oglądać z Mariolą, ale nie pykło nam to. To już taki trochę dla mnie to już były takie trochę popłuczyny. I Saula też nie oglądałem. Ani jednego odcinka. No, dobra. Zapomniałem, że tu można biegać. Jak ktoś jest z adminów, to niech zbanują tych typów tutaj, co? Wrzucają ten spam. Czekajcie, ja go spróbuję zbanować. Nie wiem, czy mi się uda tutaj. Nie uda mi się. Czy będzie niedługo jakiś film nowy na grę analizę? Wiesz co, tak, pracuję. Znaczy pracuję, na razie jeszcze nie zacząłem pracować, ale mam w planach zrobienie Snake Eatera. Aczkolwiek to nie jest prosta rzecz. No, to są filmy, które wymagają ode mnie ogromnego researchu i tyle dobrego, że mam już Snake Eatera skończonego w 100%, także kwestia jeszcze przygotowania z tego materiału. A, banujesz, no dobra, spoko, no tak, ważne, że tam coś, że dzieje się coś, nie? Spoko, spoko. Jak ktoś tam ogarnia, to zawsze, żeby jakiś tam jeden chociaż admin był. Co to było? Coś, jakby ktoś był w moim domu, bez kitu. Zone of the Enders, czy będę ogrywał? Wiesz co, mam na PlayStation 2 Zone of the Enders? Możliwe. Za co najbardziej cenisz twórczość Tigera Bonzo, co sprawiło, że zainteresowałeś się jego twórczością? Czy nagrywałeś kiedyś z nim filmik? Jakie wspólne gameplaye i rap płyty? Pozdrawiam serdecznie. No nie wiem, Tiger Bonzo to jest tak szeroka twórczość, że no ciężko wybrać jeden element, który uważam za najlepszy. No.
pluje na was totalnie, no to jest absolutny klasyk i jeszcze słynna epopeja o 1000 złotych, to chyba moje ulubione filmy, ale potem już przestałem oglądać, więc nie wiem, co tam u Tigera Bonzo dalej się dzieje. Natomiast lubię wracać do tej jednak trylogii, gdzie jest moje 1000 złotych. Czy miałem kiedyś jakiś projekt z Szymonem Libertem? Znaczy, jak dla TV Gry robili jakieś tam filmy, to występowałem. Nie wiem, czy oni teraz będą robić coś z gośćmi na swój drugi kanał. Możliwe. Natomiast coś tam robiliśmy zawsze, nie? Jak na jakichś imprezach, to zawsze oni robili jakiś materiał, to zawsze tam się pokazywałem. Co sądzę o serii Szybcy i Wściekli? Jak to moja żona mówi, film dla drechów. Ale lubię, ja ogólnie lubię Szybkich i Wściekłych. Tej ostatniej części nie widziałem. To nie wiem, która. Dziewiątka? Dziewiątka. To nie widziałem tej ostatniej części, ale ogólnie lubię. To dla mnie taki odmurzający film akcji, który sobie po prostu oglądasz dla przyjemności. Natomiast moją żonę strasznie irytują Szybcy i Wściekli. Czy Cycu też jest z Łodzi? Tak, z Łodzi jest. Czy widziałem Fantastyczne Zwierzęta? Nie. Ja w zasadzie obejrzałem wszystkie Harry Pottery i potem już jakby to uniwersum mnie nie bardzo interesowało. Czy grałem w kontrę? Na pewno grałem w kontrę w którymś momencie swojego życia, aczkolwiek nie jest to jakaś gra, która mnie tam specjalnie... Czekajcie, bo nie pamiętam. Nie jest to jakaś gra, którą jakoś specjalnie lubiłem. Dobra, muszę zobaczyć, nie było... Jak tu się atakowało? A, dobra. Czekajcie, załatwię typa. Top 10 gier na PSP. A zamierzam. Ostatnio doszedłem, jak można zgrywać gameplaye z mojej PSP, bo moja nie ma wejścia na telewizor, więc muszę streamować. Ale da się to zrobić i całkiem niezła jest jakość, czyli streamowanie bezpośrednio z PSP na ekran monitora. No i można wtedy taki gameplay sobie zrzucić. Będę robił coś z PSP. W ogóle chciałem jakieś materiały z PSP porobić, żeby trafiło coś do... To było grane, nie? Może nawet w wakacje sobie coś ogarnę. Jednak PSP miało bardzo fajną, ekskluzywną bibliotekę tych gier, nie? Naprawdę, było dużo fajnych tytułów, które były ekskluzywne dla tej konsoli. A, kurde, bo teraz tu było jakoś, że one były... niewidoczne. Nie pamiętam, co tu się robiło, żeby one były widoczne. Co tu się robiło? Nie pamiętam, kurde. Nie pamiętam, co się robiło, żeby... Bo to jakoś się robiło, żeby one były widoczne. Chociaż chyba tutaj trzeba było zginąć ogólnie. Ale to chyba i tak trzeba zginąć na początku. Nie da się ich pokonać. Zrób film o twoich 10 ulubionych aktorkach porno. Nawet nie wiem, czy znam 10. Nawet nie wiem, czy znam 3. Znaczy, akurat problem z PSP to nie jest, bo ja i tak chciałem kupić nawet to PSP po to, żeby... jedno, drugie PSP, żeby tylko po to stajesz tym wyjściem, żeby móc zgrywać te gameplaye. Aczkolwiek powiem wam, że rozdzielczość PSP no nie zachwyca i chyba najlepiej by było te materiały zrobić z emulatora do PSP. Ja ogólnie jestem ostatnio antyemulatorowy i robienie materiałów zgrywanych z emulatora, ale powiem wam, że czysty gameplay zgrywany z PSP no nie wygląda za dobrze, więc nie wiem, czy jest to sens robienie tego bezpośrednio z PSP, czy czasami nie lepiej zrobić to po prostu z emulatora.
To, że jej się pojawia to czarne, nie? Że tak tu rośnie na nią. Bo to jest niby tak, że im więcej razy giniesz, tym bardziej ta ciemność ją pożera. Ale ludzie sprawdzili, że to jest lipa i że w którymś momencie ta ciemność i tak się już zatrzymuje na takim i już dalej nie idzie. Także nie można zginąć, nie? Nie można zginąć od tej ciemności, że to jest ogólnie... O, tu jest właśnie, nie? Że każda porażka spowoduje rozszerzenie się zgnilizny. Jeśli zgnilizna dotrze do głowy Senui, to będzie oznaczać koniec misji. Nigdy to niestety nie nastąpi. To jest niestety lipa. PSP można podłączyć do PS3, a tego nie próbowałem. Nie wiem, czy się da, wiesz, bo ja mam tą PSP wersji 1.0. Nie wiem, czy to się da połączyć z PlayStation 3. Musiałbym sprawdzić. Nie próbowałem w każdym razie takiego połączenia. Pepera widzicie? No to kamera. Jest. Jaka gra ma ciężki próg wejścia? Dla mnie to każda gra sportowa ma bardzo wysoki próg wejścia. FIFA na przykład. Czy inne tego typu gry. Jakiś futbol amerykański. Myślę, że gra z najwyższym progiem wejścia to jest cricket. Nie wiem, czy cricket jeszcze wychodzi. Kiedyś wychodził cricket. Cricket. Wychodził na konsolę, bo pamiętam, że w PSX Extreme były nawet... W PSX Extreme były recenzje takich gier. Myślę, że to jest gra... Z najwyższym progiem wejścia. Nie, jeszcze nie ma nowej Senui niestety. Jeszcze czekamy. Widzicie, dosyć dużo już zebrałem tych. Ale jeszcze nie wszystkie. Dobra, tu mamy te drzwi do otworzenia. Hotline Miami już chyba było na streamie, dawno, dawno temu. Chyba coś robiliśmy z tego. Nie, zaraz, ja chyba nie powinienem tutaj iść, bo się cofnąłem chyba. Ależ tu ciemno, w ogóle nie wiem gdzie idę. Czy widziałem nowego Top Guna? Nie, nie widziałem właśnie Top Guna jeszcze. Chciałem zobaczyć, ogólnie interesuje mnie to. No, wiadomo, w latach 90. to był klasyk, nie? Absolutny Top Gun. No taki wiecie, tak jak, nie wiem, Szklana Pułapka czy Rambo, nie? Chętnie bym obejrzał tego Top Guna, ale niestety jeszcze go nie widziałem. Pewnie go obejrzę, jak wyjdzie na jakimś wodzie, bo do kina to raczej nie pójdziemy z Mariolą, bo ona nie lubi takich filmów, jak zwykle. Także pewnie chwilę to jeszcze potrwa, zanim obejrzę. Jakie mam serwisy wody aktywne? Ło! Stary, czego ja nie mam? Mam HBO, Netflixa, Disneya, Playera i Amazon. Chyba wymieniłem wszystkie, co mam. Chyba wszystkie, jakie są. Ale powiem wam, że mam te subskrypcje zazwyczaj roczne, ale niektóre to nie wiem, czy będę przedłużał. Na przykład Amazon, nie wiem, czy jest to wod, który będę chciał kontynuować, że tak powiem. Zobaczymy. Było coś takiego, streamy na Google Hangouts. Było, jeszcze były na tym. Na hitboxie, który już chyba nie istnieje, hitbox. Te pierwsze streamy były, bo coś mi tam nie działało z Twitchem wtedy, ja to na hitboxa przerzucałem. No były. A na hangoucie to były takie, że tam nie było gry, tylko se gadaliśmy chyba, nie? Coś takiego było, Google Hangouts. To pamiętam to. Ciężki to był temat, nie? To już tak dawno temu. Oho. No zara.
No. Amazon tylko dla boys. No dla mnie Amazon jest jeszcze spoko na darmowe wysyłki różnych rzeczy. Tysiąc nie istnieje. Istnieje, ja mam właśnie 1000. Tylko ona wyszła i tylko wyłącznie w Japonii. Mogę ci to udowodnić, jak znajdę pudełko. PSP 1000 to jest japońska wersja. Pierwsza jaka się pojawiła. W japońskiej wersji, to pamiętam, bo jeszcze mnie to wkurzało, że było X kółkiem zamienione. I w tym... przeróbce można było zamienić to, żeby było odwrotnie. Znaczy kółko, że zatwierdzało się kółkiem, a nie krzyżykiem, nie? Ale PSP 1000 jest i to jest pierwsza konsola, jaka wyszła w Japonii na premierę. Czy oglądałem Stranger Things? Nie, wiesz co, zaczęliśmy oglądać pierwszy sezon Stranger Things z Mariolą i jakoś nam to nie podeszło. Nie za bardzo nam to jakoś przypadło do gustu. Także wiem, że teraz chyba czwarty sezon już leci, czy coś. Może damy jeszcze temu szansę jedną. Nie twierdzę, że nie, ale niestety pierwsze podejście było takie, że no nie bardzo, tak? Dobra, czego my szukamy? Tego, okej. Okej. Wydaje się, że oczywiste jest, że to jest gdzieś tutaj. O! Tu gdzieś jest? Jest. Pyk. I jeszcze to szukamy. Ja specjalnie swoją PSP na premierę ściągałem z Japonii, to jest w ogóle jakieś chore pieniądze, wtedy mnie to kosztowało. Miałem ją przed premierą jeszcze w Polsce. I właśnie ta PSP, no ona była spoko, znaczy uważam, że do dzisiaj, że ona jest spoko, bo ona nadal działa i nie ma jakby z nią problemów, natomiast wadą było to, że nie miała tej możliwości wyjścia, nagrywania przez telewizję, to znaczy na telewizor, to znaczy to wyjście USB, które było w PSP, nie miało tej funkcji po prostu. Dziwne, ale niestety tak było. Dobra, gdzieś tu chyba będzie to. No. Tyk. Dzięki za polecenie serii Remodert. Jedynka była świetna, powoli przymierzam się do dwójki. Pozdro. No, Remodert jest fajny. Ja lubię takie gry odkrywać. One może tam mają dużo gliczy, oprawa może nie jest jakaś super, ale lubię te gry właśnie z tego powodu, że one mają fajny pomysł na siebie. I to są takie tytuły, które odkrywasz, nie? I nagle stwierdzasz, że wow, całkiem niezła gierka, nie? Remodert jest w porządku. Nie wiem, kiedy Serial Cleaner wychodzi. Oni w ogóle podpisali jakąś umowę, żeby serial zrobić na podstawie ich gry. Ale nie wiem, na jakim to jest etapie. Czy to nadal jest aktywne, czy to umarło? Nie wiem. Czy grałem w nowego Kangur Kakao? Nie. Mnie jakoś ominęła szajba na punkcie Kangur Kakao, także nie grałem ani w jedynkę, ani chyba w dwójkę, bo dwie części chyba były jakoś. Nie miałem okazji. Wow! I cyk. O, jeszcze przeżył. Daj za wcześnie. No, jeszcze jeden.
A mnie tutaj zaszedł od tyłu, cwaniaczek. Co planuję ograć na Wicie? Na pewno Uncharted, Killzone, możliwe, że Assassin's Creed, chociaż grałem w tego Liberty? Jak to się nazywało? Ten taki, co tam dziewczyną się grało. Avelyn? Grałem w to na PC-cie, ale pewnie będę chciał w to zagrać na PSP. Głównie te ekskluzywne tytuły. Resistance chyba na Wicie też wyszedł jakiś, którego chciałbym ograć. Dobra, wszyscy? No. Walka jest spoko, znaczy opiera się oczywiście na systemie bloków. Bloków i ataku, tak? Odszukaj ogień, aby podążyć drogą wiodącą. Dobra, ogień. Dobra, chyba tu się drzwi otworzyły? Dobrze widziałem? Liberation, o tak, właśnie, Liberation. No to tam było kilka takich gierek, które chciałbym zagrać, tak? Oglądałeś The Boys na Amazonie. Warto obejrzeć, w szczególności jak ktoś nie lubi Marvela. Co uważasz o tym, co się dzieje wokół Władcy Pierścieni od Amazona? Ponoć dużo poprawności LGBT, co u Tolkiena nie ma sensu. No, Boysów to oglądam, przecież jestem wielkim fanem komiksu, także Boysów to ja oglądam od pierwszego sezonu. I jestem fanem. Natomiast, wiesz co, jeżeli chodzi o Tolkiena, to nie wiem za bardzo, co tam się dzieje. Dlaczego zginąłem? Także nie wypowiem się na ten temat, bo nie widziałem tego serialu Tolkiena, także nie wiem, co tam się odwala, że tak powiem. Aczkolwiek słyszałem jakieś tam, doszły mnie jakieś informacje. Miłego wieczoru na strumyku dzisiejsze filmidło wypas. Dajcie drugą szansę Strangerom, idę grać w Poe, bye. Siema, dzięki ziom, że wpadłeś, również udanego wieczorku. Natomiast jeżeli chodzi o Boysów, no to ja czytałem na początku wszystkie części komiksu, nie? Bo przecież w Polsce były wydane przez Planetę Komiksów 11 tomów The Boysów, których polecam, bo tak naprawdę w mojej opinii komiks jest lepszy niż film, niż serial. Ale co kto woli, tak? Ale warto wspomnieć, że warto pamiętać, że komiks jest. Jak można skopiować płytę UMD na dysk twardy? Na dysk twardy nie skopiujesz, musisz skopiować płytę UMD w PSP z płyty na kartę pamięci. Są jakieś programy, które robią ISO, ale szczerze mówiąc nie powiem ci dokładnie, jak to zrobić, ale wiem, że w taki sposób się kopiuje, że płyta UMD do czytnika w PSP i zrzucasz ją na kartę pamięci. Dobra, słuchajcie, może zmienimy gierkę teraz, co wy da to? Ja muszę sobie jeszcze po piwko iść. I możemy zmienić jeszcze na jakiś fajny tytuł. Chyba że nie macie dość jeszcze, tak? To jeszcze możemy pograć, bo mi to tam nie przeszkadza, nie? Ja ogólnie lubię Senua Sacrifice, także spoko, ale... O czym jest The Boys? Ha! Wiesz co, jest to serial o superbohaterach, tylko pokazujący ich ze swej takiej najgorszej strony. Nie wiem, jak to określić. Pokazujące, że bohaterowie nie są nieskazitelni. Nawet jest jakiś film chyba o The Boysach. Zrobiłem chyba coś takiego w Comic Strefie, także możesz sobie tam obejrzeć. No dobra, tu mamy znowu ogień. Dobra, znowu mamy tego Surta. Dobra, słuchajcie, zmieniamy grę, tak? Nie wiem, co teraz mamy włączyć. Zobaczmy, co ja tu mam na dysku. Rezydenty. To może nie.
Dobra. No, musicie mnie jakoś nakierować, co będziemy mogli pograć. A ja sobie zobaczę, co tam... Czy mam to w ogóle, nie? Bo to wiecie. To jest kwestia, czy ja tą grę mam. Zobaczmy. Call of Cthulhu na przykład jest spoko w mojej opinii, jak ktoś lubi takie tego typu gierki. Zobaczę, co tam piszecie. Ratcheta? Resident Evil 7, Batman. Może tego Residenta sprawdzimy. Bioshock. 7. Chociaż był już na streamie kiedyś 7 Residenta, także może nie ma drugi raz sensu w to grać. Może Gearsy. Ja mam trochę takich gier, które są nawet nie rozpakowane. Nawet nie wiem, co to są za tytuły, ale mogą to być niezłe krapy. Nie wiem, nie wiem, czy krapy, ale zaraz wam pokażę. Na przykład mam... czekajcie. Gdzieś miałem takie gry. O, na przykład mam coś takiego. To jest Big Rumble Creed Championship Boxing. I mam to w folii jeszcze, nie rozpakowane. Także nie wiem, co to jest za gra. Nigdy mnie jakoś nie ciągnęło, żeby to sprawdzić. To jest chyba coś o Rocky. Znaczy, jest tu Rocky. I jest Drago, i jest ten, ten, i tych dwóch czarnych. Może to? Brzmi jak gra 10 na 10. No tak, tak też wygląda trochę jak gra 10 na 10. Ale to jest Day One Edition, my friend. Także może to jest jakiś srogi tytuł, nie? Czekajcie, zobaczmy, co tu jest napisane. Trenuj, walcz i wygrywaj niczym legenda. Trenuj... A, bo to jest po tym. Trenuj jak mistrz w kultowych montażach serii Creed and Rocky. Daj czadu ze znajomymi. Walcz poznając legendarne historie 20 wyjątkowych postaci. Sprawdzamy to? I mamy tak. Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan Drago, Victor Drago, Clubber Lang i jacyś inni jeszcze. Sprawdźmy to. Może to jakiś krap jest i będzie wesoło. Nie grałem w to. Patrz, tu jeszcze możemy teraz zrobić ASMR z otwierania gry. Patrzcie, tu otwieram plombę. Już gra nie będzie warta tyle, co myślałem, że będzie warta. Nieskazitelna. O, pyk. Otwieramy. Patrzcie, otwieram dla was. Nowa gierka. Pachnie nowością. Day One Edition. Wow, jakiś plakat jest. Panie, zobaczcie. Tududu, plakat jest. Do powieszenia na ścianie. Baby. Big Rumble Championship. Fight your name. Nie wiem jak wy, ale na tym plakacie mi się wydaje, że Rocky Balboa ma lekkie wodogłowie. Jakoś dziwnie tak wygląda. W ogóle mają chyba za duże głowy trochę. Nie uważacie, że coś z nimi jest nie tak? Mam nadzieję, że w grze też będą mieli za duże głowy. Może to tacy mózgowcy są, bokserzy mózgowcy. Dobra, ciśniemy temat. Plakat jest srogi. Dobra, dodano do przesyłanie, pobieranie. Ile to będzie się pobierało? Ile ta gra zajmuje? 7 giga. To dobra wielkość na potencjalny hit. 7 giga to jest idealna. Dobra, słuchajcie, ja idę browarka nalać. Zostawiam was i zaraz przyjdę.
No dobra, jestem. Dobra. Teraz mam piwo Miłosław białe. Piwo pszeniczne z cytrusową nutą. Ogólnie Miłosław robi dobre piwa, także... Uważam, że jest całkiem smaczne. Tylko to już jest alkoholowe, także... Mogę potem bredzić bez sensu. Nie to, żebym normalnie nie bredził bez sensu. Czy do PSP Premium dojdą jeszcze jakieś klasyki typu Tekken 3 czy Silent Hill? No ja myślę, że dojdą. Przypominam, że gdy wchodził PlayStation Plus, co miesiąc były dodawane jedna albo dwie gry z PlayStation klasycznego. I ja ostatnio odpaliłem sobie PlayStation Plus, żeby zobaczyć, jakie tam gry mam, i mam te gry jeszcze z PlayStation 1 na koncie, ściągnięte nawet, także oni tam wydawali to, nie wiem dlaczego z tego zrezygnowali potem. Dobra. Cześć Krzysiu, jak obejrzałeś w końcu tego Nobody? Na Facebooku coś tam pisałem na ten temat. Nie widziałem jeszcze, nie wiem gdzie to. Znaczy widziałem, że tam pisałeś, że na CDA, tak? Jest to. A, kiedyś tam obejrzę. U mnie to jest zawsze tak, wiesz. Obejrzę i potem za pół roku obejrzę w końcu, albo za rok. Dobra, jak tam w ogóle nasz Big Rumble Boxing? Już widzę, czy udało ci się zdobyć mistrzostwo? Czy uda ci się zdobyć mistrzostwo? Oh yeah. Oh yeah. Podobają mi się te twarze, są lekko podobne. Rocky taki trochę mongoloidalny jest. Ale Klaber podobny, nie? Klaber, ale ten, ale Dolph Lundgren to nie jest ten Drago, niestety. A ten Apollo to w ogóle jakiś dziwny. No spoko. Wygląda srogo, nie? Czy nie mam gastrofazy po piwie? Na razie nie mam. Znaczy, to było, tam to byłoby bezalkoholowe, ale pewnie potem będę miał. Czy PS5 odpala pudełkowe gry z PlayStation 3? Nie. Pudełkowych nie odpala. Z PlayStation 3 jedynie w co może zagrać to tylko streaming wchodzi w grę, nic więcej. No, jedziemy, 79%. No może być niezła gra, pamiętam, że grałem w fajny box. To się nazywało chyba Fight Night Round 3. Na Xboxie grałem, to było od EA. To pamiętam, że oni na początku tą pierwszą wersję Fight Night, czy tą trójkę, nie pamiętam którą, reklamowali, że było tak jak komuś w mordę, to było w zwolnionym tempie pokazane, jak mu się szczęka przestawia. Pamiętam, że ten box był fajny, bo tam była taka fabuła, gdzie byłeś na początku jakimś lojtasem i potem się piąłeś po szczeblach kamery. I pamiętam, że to chyba była jedna z pierwszych gier EA sportowych, która miała jakąś fabułę. Wiem, że potem FIFA poszła w to. I w FIFA było też, że tam jakiś chłopczyk trenował i też tam chyba, nie wiem, nie grałem to, ale to widziałem, że tam jest ta fabuła. Natomiast w tym boksie to nawet jakaś tam fajna ta fabuła była. Całkiem spoko. Dziwi mnie tylko, że nie ma żadnego patcha, się nie ściąga. To jest, powiem wam...
To jest podejrzane, że ta gra nie ma patcha. To jest gra idealna. Nie, nic nie trzeba było już w niej poprawiać. Ona jest zrobiona już od A do Z i już jest najlepsza. Nie trzeba było patchować. Dobra, jedziemy z tematem. Ciekawe, czy się odpali. Może się nie odpali w ogóle. Unreal Engine. Unreal Engine, baby. Patrzcie, jaki srogi temat. Ciekawe, czy można tworzyć własnego boksera, bo jeżeli tak, to chciałbym się tu oddać radości tworzenia własnego typa. Intro wysokobudżetowe. Tra! Du-du-du. I co, to będą takie cutscenki z gadaniem? O ja pierdziele. Jakie są wokale? Nie ma całych czytanków. O Chryste Panie. O, muza jest z tego. Spoko, muza jest spoko. Chryby, jaki głosik. Dawaj! Patrzcie, jaki jestem masakrator! Dawaj, Rudy! Ładuj! O ty! Nie powinien być jakiegoś treningu, żeby mnie jakoś nauczyli w to grać? Co ja tu w ogóle robię? O, jakieś combo! Combo bombo! Ale mu bebechy przywaliłem! Patrzcie, patrzcie! I koniec już, super cios mam już teraz. Dawaj super cios, jak się go robi? Dawaj super cios. Nawet są te chwyty. Nie wiem, czy chwyty są dozwolone w boksie, ale tu... What? Stawaj. Oh yeah! Wchodzę na wyższy ale po prostu bania! Wstawaj! Oj, zaraz on też będzie miał super. To źle będzie. Dawaj, rzut! Time. Trochę mnie palce bolą od maszowania. Tu się maszuje guziory jak po prostu. Dobra, tu mam blok w ogóle. Okej. Oh yeah! Oh yeah! Oh. Nie można tego uniknąć chyba w żaden sposób. Co to w ogóle za ci świeże są na tych, na... Tam stoją z boku w ogóle, jakieś takie dziwne melepety z wodogłowiem. Ma być realistyczna gra, czy raczej... Oh yeah! Wchodzę w to! Wchodzę w niego jak... teraz! Teraz! Już koniec, już nie wstanie. Ale głosik ten typ ma po prostu najlepszy na świecie. What the? O! Dobra giera! Tylko palce już mnie bolą. O. Jeszcze go zdążę pokonać może. Wiem, że w tym roku jest 10-lecie Zagrajmy w Krapa. Pewnie muszę coś przygotować, skoro już żeście to zauważyli. Myślałem, że nikt nie zauważy. Wow! Nagle się jakby obudził w nim jakiś monstrum. Monstrum? Oh yeah! O! Dawaj super cios! Kończymy to! Pyk! Pyk! Pyk, pyk, pyk! O ty dziadu!
O ty dziadu, wstrętny. No nie wiem, czy jeszcze wstanę. Dawaj! Yeah! Jeszcze! Oj, zaraz będzie miał supera! Zaraz będzie miał supera! Pff. Ładuj, ładuj! Typa! Już ma tak mało energii, no. O ja. Udało mi się uniknąć jego super ciosu. Ja pierdzielę, ale to było mocne. Yeah, rozbiłem. O, teraz. Już się chyba nie podniesie. Nie wstawaj, typie. Już koniec, nie. Zrobiłem z niego marmę. O ty kurde fagasie, nie. Co za po prostu ty? W ogóle nie wiem, jak tu ciosy się zadaje. To jest w ogóle jakieś dziwne. No i co, przegrałem. Dobra, super. Ładujemy go. Jak to ten super się odpala? Odpalaj supera, typie! Kurde! Oh yeah! Dobra, teraz cię mam. Pyk! Dawaj, dobijaj go, dobijaj typa. Yeah! Rozbiłem mu. Chyba już nie wstanie. Rzutem na taśmę rudym wygrałem, patrzcie. Rocky tylko... Yeah! Ale dźwięki w tej grze są niesamowite. Trochę pewnie za cicho jest i nie słyszycie tego, ale są naprawdę niesamowite. Tak w boksie się zawodnicy odzywają. Tak gadają ze sobą. Historia to srogo. W tym roku dziesięciolecie zagrajemy w krapa. No wiem, że dziesięciolecie. Wiem, coś będę musiał przygotować. Całe szczęście to w grudniu. Widzę, że tutaj aktorzy głosowi, no, wykazali się, to słychać, że się wykazali srogo. Nie, jest taka zła ta gra, tylko taka trochę takie maszowanie guziorów, nie? Spotykamy się w ciemnym zaułku, ziomuś w łodzi na Redkini, na solo wyskakuj, koło śmietników. O nie, uciekaj, o. Ciężki temat. Dawaj. Dobra, może jeszcze go rozwalimy, Wiktoria. Wiktoria Frankensteina. Dawaj, Wiktor. Dobra, mamy go. No, kurde! Jeden piksel energii miał. Co za lipa. Dobra, supera teraz. Oje! Wstawaj, typie, wstawaj. Jeszcze wstał. Dobra, super. I kończymy to. I pyk. Tak, trochę tak jak Street Fighter, nie? Nawet nie jest to złe, tylko że strasznie maszowanie takich guziorów trochę... Takie, nie za bardzo wiem, co robię, nie? O ty kurde, typie! Pyk!
I pyk! Lara będzie miała supera. Oh yeah! Nie wiem, czy jeszcze mi się uda to stać po takim ładowaniu. O ja nie! No powiem wam... nie wiem, czy będę w to grał jeszcze. Def Jam to nie jest, niestety. Gramy jeszcze w to? Raz? Czy nie? Dajcie znać, czy pykamy jeszcze dalej w to? Czy odpalamy co innego? Myślę, że teraz już typa rozwalę. Fajne jest to, że mają tą... O ty kurde, ale ty... Pyk! Się normalnie zmęczyłem jak na ringu, nie? O nie, o nie, o nie! Myślę, że następnego tego, kto padnie, to już nie wstanie. Ja nie kupiłem tego ziomia, to dostałem od kogoś, wiesz? Nie, gry nie kupiłem. Jak już mamy grę, mam ten nierozpakowaną, to raczej na pewno jej nie kupiłem. Bo jakbym ją kupił, to bym przez ją sprawdził, nie? Dobra, jak się teraz nie uda, to zmieniamy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Rudym, rudym gram, no. Jeszcze, ostatnie po prostu już oddech. Ale mi zasunął typ, no. No nie mogę, typ cały czas w ogóle blokuje, no co za lipa, nie? Dobra, teraz. Dobra, kończymy to. Strzał, pyk. Ciekawe, czy jeszcze wstanie. Ja pierdzielę, jeszcze wstał, no. Powiem wam, że tutaj trzeba naprawdę paluchy mieć z tytanu, żeby w to grać. Ja pierdzielę. Gra się nigdy nie kończy. No, teraz mu pocisnąłem trochę. Dobra, super cios, pyk. Jeszcze achievementik, raczej nie. Pucharek musi być. Oj, super cios mu się naładował. Już nie mogę, no. Rzutem na taśmę. Była taka gra, chyba na PlayStation 3, też taki boks, który wymagał niesamowitego maszowania guziorów, które po prostu naciskało się cały czas jeden guzik jak najszybciej. Nie pamiętam, jak to było, jaka ta gra się nazywała, ale bardzo przypomina mi ten tytuł. Dobra, zobaczmy jeszcze, kto będzie kolejnym przeciwnikiem. Ta historia w ogóle jest niesamowicie gruba tutaj. Oni tylko gadają ze sobą jakieś bzdury, w ogóle bez sensu.
Ja pierdzielę. No nie jest to tytuł wysokobudżetowy, chociaż no nie jest najgorszy. Można się pobić w wolnej chwili, ale do Def Jama na przykład to nie ma w ogóle startu. Nice shots. Right back at you. Dobra, myślę, że na tym możemy się zatrzymać. Tak wygląda, jak to się nazywa? Big Rumble Creed Championship Boxing. Gra, która powinna być sprzedawana za 15 zł. Będę platynował, stary, na pewno. Możesz na mnie liczyć. Ale dali plakat. Wiadomo, nie? Jak był plakat, to znaczy, że dobra giera. Dobra, zobaczmy, co tam dalej wyciągnę z mojej szafki niesamowitości. Zobaczmy, co ja tu mam. Black Ops, Dying Light, Oliviera Lego. Mam na przykład Chivalry, też mam w folii, nierozpakowane, jeszcze nie grałem. Mass Effect, Uncharted, również w folii. Crysis, ktoś tam się pytał o Crysisa. Sniper Elite, znaczy mam więcej gier, bo to jest nawet nie kilka procent, tylko nie chcę mi się wszystkiego wyciągać. Może Crysisa spróbujemy. Ktoś tam pisał o tym Crysisie, co? Sprawdzimy tego Crysisa, jak to działa. Terminator Resistance też mam, tylko nie chcę mi się szukać tego, bo tu mam, wiecie, ja mam całą szafkę gier, tylko ja mam tak kitranę, że bardzo ciężko mi tu coś wyciągnąć. Wiecie, a to co to jest? Mam jeszcze jakąś taką grę, też nierozpakowaną. Aftermath, World War Z, też nierozpakowane. O, Quake'a mam, też nierozpakowanego w folii. Albo... też nierozpakowane, funkielnówka nieśmigana. Może w Quantum Break, to jest spoko gierka. Tylko że w Quantum Break to podejrzewam, że mi zdejmą mi streama. Znaczy nie, może nie streama, ale zdejmą mi to. Może w Quantum Breaka sobie zagramy. GTA? Dobra, może być GTA. Tylko że to będzie musiało się pewnie zainstalować, nie? Dobra. Nówka, funkielnówka nieśmigana. Znowu będzie teraz. Ale czekaj, to GTA jest chyba. Bo ja grałem w to GTA. To jak to możliwe, że grałem, a mam rozpakowane? Zdrówka, pozdrawiam. Dzięki, ziom. Czekajcie, ja to grałem w to GTA. Jak to możliwe? Gdzieś to GTA było za darmo? Nie, no tu nie ma tego GTA, więc... No ale ja to odpalałem, na stówkę odpalałem to. Na Xboxie odpalałem? Może kod mam na Xboxie. W Game Passie, możliwe, że było w Game Passie. To musimy się przerzucić na Xboxa. To poczekajcie. Możliwe, że to było w Game Passie. Czyli moje GTA pozostanie nieotwarte. Haha! MGS-a, Ground Zero. A mam Ground Zero, mam.
To może zagramy sobie w Grand Zero albo w MGS-a. Może to jest fajny pomysł. Tylko że to się będzie długo instalowało i będzie się pobierał ten update pewnie długo. Dobra, nie wiem na którym mam kanale Xboxa. Na jedynce? Nie. Ostatnio zmieniałem sobie podłączenie trochę do konsol. I niestety nie do końca. O, jest. Wiem jak to jest poustawiane. Czekajcie, zobaczmy co ja tu mam za gry. Może w Goat Simulator zagramy, co? To była gierka. MGS-a. Oj panowie, MGS-a, to teraz żebym ja wiedział gdzie mam tego MGS-a. O. Czekajcie, ja to chyba miałem na promce. Się kojarzy coś. Myślicie, że to początek, koniec z moich gier? Ja tu mam jeszcze cały, słuchajcie, z całą pół szafki promek różnych. Które o, proszę bardzo, promki. Teraz tam znaleźć MGS-a. Chyba miałem to na promce, ale nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczmy. Resident Evil, Skyrim. O, pamiętacie to? Dragon Ball. To było dobre. O, a propos, ktoś pisał o Get Even. Mam też na promce Get Even. Drugi, mam dwa razy Elder Scrollsy. Nawet nie wiedziałem. Nie wiem czy mam tutaj, nie wiem czy znajdę tego MGS-a. Dzisiaj u mnie to jest taki problem, że ja bardzo często potem tych gier nie mogę znaleźć. No nie mam tutaj, słuchajcie. Nie mam tego na tych promkach, więc musi być w pudełku. A ja bym musiał wybebeszać pół mojej szafki, żeby dostać się do MGS-a, coś mi się wydaje. Słuchajcie. Zastanawiam się, czy ja go mam na PlayStation czy na Xboxie. Tu mam kolejne gry. Zobaczymy. Mam. Tylko nie wiem, czy to zwykłe, czy Ground Zero. Znaczy Ground Zero, czy piątka. Ale chyba piątka. Ground Zero. Może być Ground Zero? Nie chcę się szukać tego, tej piątki. Gdzieś tam pewnie ta piątka jest. O, chyba mam. Jakby zaczęły spadać gry, jak deszcz, to się nie przestraszcie. O, mam! Ciężki temat. Zobaczcie, ile gier tu już wybebeszyłem. Dobra, czyli to mamy na PlayStation. Okej. Turn off. Potem po tym streamie będę godzinę sprzątał ten cały bałagan. PlayStation. Trochę pogramy w tego metala i chyba się zatrzymamy na tym, bo już chyba starczy. To chyba działa we wstecznej, nie? MGS. Miejmy nadzieję. Tylko to się będzie długo instalowało, coś mi się wydaje. Zaraz zobaczymy.
Jest. A jakoś szybko się instaluje. Tylko 4 giga? Prawda? Okej. Okay. No, powyciągaj wszystkie gry i zaraz będziesz w nich pływał. Jestem ciekaw, jak Quake wygląda na PlayStation 5. A nie wiem, nawet nie sprawdzałem. Wiesz, jeszcze jak rozpakowałem. Nie, to co tutaj leży, to jest nawet nie 5% z tego, co mam w szafce. Dobra. Quake'a w sumie też to sprawdzi kiedyś. Może przy okazji. Ja w tym wszystkim nie pogubić. Dobra. Gotowy do gry będzie za 73 sekundy. Jak wyglądają promki na Xbox One? Nie mam żadnej promki na Xbox One. Xbox już, znaczy i Sony i Xbox już zrezygnowało z promek i dają po prostu kody aktualnie. Xbox dosyć wcześnie zrezygnował z tego. Chociaż chyba... Wiedźmina mam w promce, trójkę. Ale to na Xboxa... Na Xboxa One, nie na Series X. To Wiedźmina mam w promce. A to jest normalne pudełko, tylko jest inna naklejka na pudełku. No chcieliście Phantom Paina, tak? No to Phantom Paina ściągnąłem. Nie wiem, czy to się da grać, bo zawsze to, wiecie, to kopiowanie i tam, że pozostało, już możesz grać, to jest gówno warte tak naprawdę. I tak potem się okazuje, że gra się odpali, ale i tak dalej się pobiera. Także to jest trochę taka lipa. No dobra, gotowe do gry. Uwierzę, jak zobaczę. Nie no, ja tutaj do Phantom Paina to mam nadzieję, że save'y są. No przecież Phantom Paina to ja wszystkie misje skończyłem w nim, także powinienem być, jeżeli tu się oczywiście zainstalują te save'y z PlayStation 4. Znaczy możemy się od biedy na PlayStation 4 przenieść, jakby co. Zaraz zobaczymy. Okej. No, ciekawe, czy będą save'y, czy nie. Czemu wyszedłeś z serwera Discord kłama? Miałem tyle pytań tam do ciebie zadanych, na które już nigdy nie uzyskałem odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie, nie musisz... Nie można grać, musi się gra cała zainstalować. A. Wiesz co, ja chyba powychodziłem, bo byłem na wielu tych Discordach, na tych kontach. I jak zacząłem zakładać swojego Discorda, to po prostu musiałem zrezygnować z tych Discordów innych, dlatego powychodziłem z nich. Ale możesz wbić na mojego Discorda, jak chcesz, tam jestem cały czas. Czy zrobię kiedyś materiał o RPC S3? Wiesz co, myślałem o tym, czy nie porobić takich trochę fajnych materiałów o emulacji. Robiłem kiedyś takie rzeczy, ale to się tam, znaczy nie wiem, czy to było popularne, nie pamiętam. Ale myślałem, żeby zrobić takie właśnie materiały o emulatorach właśnie PlayStation 3, PlayStation 2, Xboxa pierwszego na przykład. Nie wiem, czy to by się oglądało w ogóle, czy to was interesuje jakby konfiguracja tych emulatorów, ale może tak. Może jest to jakiś pomysł. Dobra, i co? Mam jakiś dodatek ściągnąłem? Nie wiem co ściągnąłem nawet. I co? Lipa? Się zawiesiło coś? Wyświetl grę. Pamiętacie, mówili tak, jak wychodziło PlayStation, że
Panie, ściągasz kawałek i już możesz grać? A jak będziesz grał, to się reszta będzie dociągała. Gówno, prawda? Żadna gra tak nie działa i tak jedynie ci się odpali ekran startowy, a i tak całość musi się pobrać. Taki jest finał tego całego interesu. Dobra, 3 minuty jeszcze. To jest jakieś... Nie, 9 minut. Ale co to miało nie być? O, jak miało być pięknie. Ściągnie się tylko 5 kilo i już będziesz grał. Panie, już będziesz grał? Jak tylko w ogóle. Możesz sobie jedynie do menu wejść i sobie poklikać po opcjach. Ale patrzcie, czarny ekran, w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Dobra, odinstaluję tą grę, bo mam dziwne wrażenie, że chyba do niej już nie wrócę. Tak. Takie mam dziwne wrażenie w sumie. Dobra, tego nie potrzebuję. No w Senuę to se może jeszcze pogram. Dobra, 8 minut. Pamiętacie Destiny 2? Stream z instalowania Destiny 2? Było to samo. 3 giga, panie, 3 giga ściągniesz i już grasz. Gotowy do gry jesteś, że ho ho. Ile żeśmy czekali? Chyba ze 2 godziny aż się pobierze. To było w ogóle masakra, nie? Tak to jest właśnie. I zobaczcie, gotowe do gry. Patrzcie, gotowe do gry. No gramy już, jak jest gotowe do gry, to dawaj, pykamy. Ale grafa. Chyba Kojima robił całą tą grafę. W nocy. Akcja się dzieje w nocy, bez latarek, chodzą po jaskini. Masakra. Dobra, słuchajcie, ja zadzwonię do żony i zaraz wracam. Zobaczę, co tam u niej i zaraz będę. Z 27 petalitrów. 10 zł. Krzychu, myślałeś o jakimś materiale o pierwszym Wiedźminie, na przykład do TBG, zwłaszcza, że w tym roku 15. rocznica?
No dobrze. Dobrze, że mi powiedzieliście, że mikrofon włączył. Także jak mówiłem, jeżeli ci co nie odczytali z ruchu ust, Company of Heroes, bo widziałem, że tam Greg Zieliński pisał, będzie jutro materiał. Natomiast Pepper gdzieś poszedł, bo jak zobaczył, jak jest burdel na łóżku, to mówi, że on tu nie będzie siedział i sobie poszedł. Grę odpal od nowa? No przecież odpalona. Ja mam zamknąć ją? Zamknij. Jeszcze raz. O! Coś tam będzie. Coś tam będzie. Ciekawe, czy się sejwy załadują. Czy te sejwy... Ha, chyba sejwy były na chmurze powinny być chyba, na PlayStation 4, o ile dobrze pamiętam, więc powinny się chyba pobrać. Tak mi się wydaje. Coś tam się ładuje. Okej. Poszło. Dawaj. Był donate o tym, czy zrobię materiał z Wiedźmina 1 na to było grane, bo 15-lecie jest. W pierwszej części Wiedźmina. No może jest to dobry pomysł, żeby zrobić i taki faktycznie chciałem zagrać pierwszego Wiedźmina jeszcze raz. Może tak, może jest to fajny pomysł, żeby właśnie zrobić materiał z pierwszego Wiedźmina. Może tak. Dobra, chyba sejwy są, słuchajcie. Chyba są. Tylko... Nie mogę nic odpalić poza... Poza siedzeniem w helikopterku. Nic więcej nie ma. Pieska mam. Pieseła. Okej. Okay. Tylko możemy se posłuchać, bo to się jeszcze nie zainstalowało. Czekajcie. Daily bonus jakiś? Co to za jakieś pierdoły? Dobra. Już nie pamiętam, jak to się grało, słuchajcie. Teraz muszę sobie przypomnieć, przecież... Mamy jakieś misje? Mission list? Misje wszystkie mam ogarnięte, patrzcie. Przyjściutko. Tu mamy jakieś free roam. O, dobra, może być free roam. To tu. Okej. Okay. Niech będzie. O, już nie pamiętam, co ja tu grałem. Dobra. Buddy. Jakiego mieliśmy tutaj Buddy'ego jeszcze? Robota. Pieseła. Okej. Okay. 6 rano. Fajny był ten Metal Gear. Znaczy, on nie był dokończony. To trzeba sobie powiedzieć, że... Phantom Pain nie był grą dokończoną. Na przykład to, że były te kasety, te taśmy do odsłuchiwania, które tak naprawdę powinny być cutscenkami. Oczywiście w ogóle cutscenek tutaj brakowało,
ale uważam, że Quiet już odeszła, bo ona na końcu gry odchodzi, dlatego jej nie ma, wiesz? Ale była już, już to było ogarnięte. Energikuś, właśnie siedzę z mężem przy desce serów z okazji naszej rocznicy ślubu i zamiast romantycznego filmu oglądamy twój stream. Także wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu. Mam nadzieję, że na desce serów jest cheddar. Wszystkiego dobrego życzę wam, Katarzyno. Fajny był, ja pamiętam, że i powiem wam tak szczerze, że potem, poczekajcie, widziałeś nową, drugą przenośną konsolkę Evercade XP? Pozdrowienia z Nowego Rokicia Łódź, na Twitterze pewnie grupka tworzy remake Mortal Kombat Legendary 5 od dłuższego czasu, zbankrutuje przez te donaty. Wiesz co, nie widziałem tego Evercade'a nowego, także nie wiem co tam nowego, ale zobaczę sobie, mnie tam interesuje ogólnie ten Evercade, co oni tam kombinują. I to jest fajny pomysł mają z tym całym tworzeniem. Zerknę, co tam. O czym to ja miałem powiedzieć? Trochę się... Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Wyleciało mi z głowy. Coś o MGS-ie chyba. A, już wiem. I powiem wam szczerze, że potem wyszedł ten Metal Gear Survive, który bardzo był negatywnie przyjęty przez graczy, oczywiście przez całą sprawę Konami Kojima, Kojima Gate tak zwaną, ale powiem wam, że Metal Gear Survive uważam, że też był fajnym metalem. Konami oczywiście zrobiło to, no można wyrazić swoją niechęć do Konami, ale uważam, że to co zrobiło Konami z Survive'em było naprawdę spoko. I mi się bardzo podobało. Zresztą Kłas chyba, bo z Kłasem żeśmy grali w tego Survive'a i mnie i jemu się to bardzo podobało i graliśmy, naprawdę fajna gierka, ale została tak zmiażdżona przez krytykę. Oczywiście no tutaj była to w kwestii całej tej sprawy z Kojimą, nie? Ale natomiast gra jest w porządku. Quiet można zdobyć jakby z powrotem, ale jest na to sposób. A wiesz co, to ja nawet nie wiem, bo jak już skończyłem grę, już wszystkie misje przeszedłem, to już potem nie grałem w to. Ale jak jest, to spoko, nie? To fajnie, czekajcie, ja tu mam w ogóle chyba snajperkę usypiającą. Mam. Nie pamiętam, jak się teraz strzelało. O, dobra. Dobra, tu pusto. Czy mogę pozdrowić? Pozdrawiam dziewczynę Olę, dziewczynę do Damiana Borysa. Serdecznie pozdrawiam. Ja tu mam wszystko już ogarnięte, bo to już mówię, metala to ja wiecie, to ja przechodzę z od całego, od A do Z. Dobra, mamy tutaj typa. Jakiś wchodzi sobie gościu, a nawet dwóch. Zaraz dostanie w kolano. Pamiętam, jak się tu... Czas tu się zmieniało, czy nie? I cyk. Komar cię ukąsił. Nara. I zaraz go balonem do bazy wyślę. Chociaż to pewnie jakieś lojtasy, bo tam też w basie to już mam takich ludzi, że... Mariolka mówiła, że idziemy do piwo na Presto, do Presto. No spoko, możemy iść. Coś dzwoniłem, właśnie mówiła, że na pizzę, tak? Ale to jak pewnie jak Olivier wróci. Dobra. I Fultonem go, pyk! Ziu! Chociaż tak jak mówię, to są lojtasy, już tych typków to ja nawet nie potrzebuję, bo... Oni nowego nie wnoszą do mojej bazy. Pyk! Mięso armatnie tak zwane, nie? Czytam. Że co? A, zdobyłeś calaka Phantom Pain. A to ja chyba nie mam. Nie mam ani calaka, ani nie mam platynki w tym. Znaczy, nie platynowałem, ja już trochę zasady nie platynuję.
Być może zaraz zasnę. Życzę wszystkim, wszystkim miłego. No to dobranoc, ziom. Udanych snów. Ciekawe, jak on. To jest bez sensu. Jak on tutaj tym balonem przez dach przeleci? Przeleci? No, przeleciał przez dach. Kojima chyba był pijany, jak to projektował. Dobra. Pyk. Tu mamy jednego typka. Syk. Ło! Co to było? Co to było? Co się z tym kolesiem stało? Widzieliście to? Wyleciał w powietrze. What? Dobra, pyk. Mamy dwóch. Pyk. Pyk. Ej, dlaczego oni wylatują w powietrze, jak się strzela? Bez kitu, widzieliście to? Co tu się w ogóle stało? Manekin może. A może i manekin, faktycznie, bo było coś takiego, że tu były manekiny. Bardzo możliwe. Wysyłam sobie ich do bazy, chociaż nie wiem po co. Nie potrzebuję ich w bazie. Pyk. Działko. Pyk. Faktycznie, zapomniałem, że były te decoye, faktycznie. Macie rację. No ale to ja mówię, to ile ja tam lat temu grałem, nie? Phantom Paina. Ale widzę, że gra, powiem wam, nie zestarzała się. Nadal widzę, jest to... To też jest decoy, nie? Ta. Dobra. Dobra, weźmy tego typa. Już nie wiem po co. W dupę mu strzelę. Pyk. Pyk. Wow, 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 wow. Ale się wpakowałem. Ja pierdziela, się wpakowałem. O ja, o ja, o ja, o ja. Ależ fatalnie. O, ale ciężarówka. Nawet nie widziałem, gdzie ta ciężarówka jest. Kurde. A tak, było coś takiego jak wormhole, masz rację. Faktycznie. Ona na całym wormhole'u było oparte Metal Gear Survive, nie? Że ich tam wciągnęło przez ten teleport. Masz rację. No tak jak mówię, już dawno grałem, to już nie pamiętam tych wszystkich niuansów. Ale muszę przyznać, że... Phantom Pain jest naprawdę spoko gierką. Co tu co jest? Zobaczymy. Coś tu jest ciekawego? Materiał biologiczny. Kurde, i powiem wam... Wiedziałem, że tak będzie. Odpalę tego MGS-a i stwierdzę, że to jest tak fajna gra, że muszę w nią jeszcze pograć. I pewnie jej teraz nie odinstaluję i będę w nią grał. Chociaż już wszystko mam tu zrobione, co jest do zrobienia, ale tylko po to, żeby se pograć. Wiedziałem, że tak będzie. Właśnie to jest, słuchajcie, przekleństwo moje, bo jeżeli stwierdzę, że gra jest fajna, a dawno w nią nie grałem, to potem będę grał w nią cały czas. Już widzę właśnie, że to nastąpi. W ogóle tamtą zebrę mogłem chyba do bazy też sobie przenieść. Jakoś można było od razu paść na ten. Nie pamiętam, jak to się robiło. A, kwadratem, no właśnie. Dobra, stańmy sobie tu na górce. Zobaczmy. Tam jakaś baza jest chyba. Pogłaszczę pieseła. No, pieseł. Tak, no ale to można było zawsze się umyć, nie? Jeżeli muchy koło niego latały, to można było umyć się.
A ja mam róg chyba dosyć mały, bo ja ogólnie, jeżeli gram w metale, to zawsze gram jak pacyfista, nikogo nie zabijam. Dlatego róg mam niewielki. To sądzę o Diablo Immortal. Wiesz co, nie grałem w Immortala i raczej chyba w niego nie zagram. Chętnie bym zagrał w tego Diablo 4, bo widziałem na tych trailerach, że ta gra wygląda tak fajnie, no, że chętnie bym sobie zagrał, tak? Natomiast nie grałem w trójkę. Jeżeli to będzie to samo co w trójce, czyli takie trochę bezsensowne grindowanie, jakieś tam, wiecie, paywalle, to nie wiem, czy mnie to aż tak bardzo interesuje. No zobaczmy, może tych typów coś się tutaj uda. Może coś się uda z nich tam wycisnąć. Pyk. Z dwóch? Dobra. Pyk. Pyk. Przeżył? Nie, no w głowę dostał. O, o, jeszcze jeden. Pyk. Wygląda, czy to Final Fantasy 16. No, jeżeli nie graliście w Phantom Paina, no to teraz jest dobry pomysł, żeby nadrobić to na PlayStation 5 chociażby. Ja uważam, że to jest naprawdę godna gra. Oj, nie trafię. Dobra, weźmy sobie ich do bazy, chociaż nie wiem po co i tak ich zwolnię potem, bo to jest jakieś lojtasy w ogóle. Jest tu wormhole już? A jest, faktycznie jest wormhole. Bo to wormhole się potem dopiero, nie, pojawiał. Na początku tego nie było. Dopiero się go tam można było stworzyć, że on się pojawiał. To. Słuchajcie, stream już trwa 3,5 godziny, to chyba w ogóle rekord, jeżeli chodzi o streamy. Jest 23:26, już mnie gardło boli od ciągłego gadania. Energik nie chce pozdrowić swojego największego fana. Ale to słabe, idę stąd. Pozdrawiam mojego największego fana. Nie wiem, kto jest moim największym fanem, ale pozdrawiam. Na PS3 nie było Metal Gear 5. Chyba nie? Czy była to multiplatformowa gra? Nie przypominam sobie. Znaczy ja grałem na PlayStation 4, może i na PlayStation 3 wyszło, ale ja na pewno nie grałem na PlayStation 3. O, jeszcze tamtego typa zapomniałem. Dobra, już trudno. Tamten się obudzi i zobaczy, że nikogo w bazie nie ma, wszyscy wyfrunęli i tymi. Wyfrunęli balonami. W sumie potem można by bazę zobaczyć, bo zobaczmy jak tam Mother Base moje. Jakieś rewardsy mamy. Okej. To możemy tam w developmencie. Chyba wszystko co miałem do odblokowania też mam odblokowane, ale też nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. A nie, są jeszcze i to nawet dużo rzeczy. A! No bo mnie tylko interesują rzeczy, które usypiają, nie? Dlatego te wszystkie rzeczy, które nie usypiają, a to po prostu ja je olewałem, nie? Widzicie, wszystko co mam do usypiania mam odblokowane, a pozostałe rzeczy nie bardzo. Chyba, że jakieś nowe dodali, bo też tak może być. Sonar. Medical. A jeszcze trochę jest do odblokowania. Pewnie na platynkę trzeba wszystko odblokować w bazie, nie? Czy najtrudniejszy MGS to trójka? Nie wiem, czy najtrudniejszy. Wydaje mi się, że w pewnych aspektach dwójka była trudniejsza od trójki, wiesz? Ale to też zależy, jaki jest jakby twój styl gry, nie? Bo jeżeli wiesz, jeżeli grasz i masz na wszystko wywalone i zabijasz wszystkich jak leci, to w zasadzie każdy MGF jest dosyć prosty. Natomiast jeżeli próbujesz grać jak pacyfista i nikogo nie zabić,
No to wtedy gra może przysporzyć trudności. O, tam mamy kozę. Dawaj kozę. Nie wiem, co to za zwierzę. Piąta część na pewno jest najdłuższa. Bo, znaczy, to też zależy od twojego stylu gry, tak? Jeżeli chcesz przejść całą, tak jak, nie wiem, ja i przeszedłem wszystkie misje, no to trochę trwa, tak? Faktycznie tych misji jest tutaj dosyć dużo. Natomiast ja pamiętam, że jak grałem do recenzji piątkę, to była to gra, która mnie w ogóle nie nudziła. Znaczy, ja w nią grałem, po tam kilkudziesięciu godzinach, nie wiem ile, 40, 50, stwierdzałem, że ta gra w ogóle mnie nie nudzi, że nadal mogę grać w nią i jest super, nie? Natomiast tu jest bardzo fajnie w Phantom Painie zrobiony przede wszystkim progres, bo przez te 50 godzin cały czas dostajesz coś nowego. To nie jest tak, że... I to nie jest, że dostaniesz nowy pistolet, tylko dostaniesz nowe umiejętności, zabawki w bazie i to jest fajnie zrobione, bo to jest rozłożone na te godziny, tak? To nie jest tak, że po 20 godzinach odblokowałeś wszystko, już niczym się gra nie zaskoczy. No właśnie cię zaskoczy i to jest fajne. No i przede wszystkim widać fajnie progres w samym twoim stylu gry. Kiedy zaczynasz, wiesz, na początku, nie wiem, jak masz dwóch przeciwników, ich, nie wiem, pokonanie stanowi problem, a potem stajesz się po prostu motherfuckerem, który nawet jak masz w bazie 20, to nie jest to dla ciebie dużym problemem, żeby to przejść, nie? Także... Spoko jest. Ja uważam, że Phantom Pain jest bardzo fajnym metalem, aczkolwiek no brakowało mi tutaj przede wszystkim większej ilości cutscenek, z których słynął zawsze Phantom Pain, Metal Gear Solid. No i ma się to wrażenie, że gra jest trochę niedokończona. Że lubię gry w stylu Ubisoftu. Wiesz co, i tak i nie. Mogę powiedzieć, że ostatni Assassin's Creed Valhalla wciągnął mnie na ponad 100 godzin, mam na nim nabite i uważam, że jest to świetna gra. Ale na przykład Watch Dogs to mnie zmęczył. Potężnie mnie zmęczył. Dobra, co my tu mamy? Czterech typków, tak? Czterech? Czterech tylko widzę. Dobra, spróbujmy. Pyk. Pięciu chyba nawet jest. Pyk. Pyk. O! Ten przeżył jeszcze? Nie. Ten w ogóle nie wie, co się dzieje jeszcze. Mogłem strzelić w kolano. Mogłem. I used to be adventure like you. Then I took an arrow in the knee. Trochę mnie ta ciężarówka wtedy... Tak, nie wiadomo skąd ona się tam wzięła. I już, i kolejny. Nawet jeszcze nie zapomniałem, jak się grało w tego metala. Myślałem, że będzie gorzej. Krzysiu, dlaczego w ostatnim czasie pojawiły się trolle na wykopie, co cię szkalują? Masz jakieś teorie? Nie mam. Ale dobrze, wiesz, to jest... robią szum, a szum jest dobry, bo rosną wyświetlenia, także ja nie narzekam. Staram się tego nie tępić, nie wnikać. Niech robią jak największy szum. Nawet czasami śmieszne rzeczy tam wrzucają. Jak się postarają. Dobra, chyba jeszcze... A, jeszcze tam jest typek na górze. Jeden. Megungaga. Witaj, oglądam cię od mega dawna. Super robotę robi, zwłaszcza podobało mi się kiedyś to było. Stare czasopismo o grach retro. No właśnie, sporo ludzi mi się pyta w mailach nawet, czy będzie jeszcze Gambler albo coś takiego. Ja zawsze mówię, że to trochę nie ma sensu, bo gdy wychodziły czasopisma w tamtym czasie, to w zasadzie ich zawartość była taka sama. To znaczy, no te same gry omawiali, tak? Także omawianie czasopisma z punktu widzenia, jakby nie wiem,
gracza, no to trochę nie ma sensu, bo on opowiadał te same rzeczy, tak? Ja nie mówiłem o czasopismach, tylko mówiłem o grach. A te gry były zawsze te same, także to trochę nie ma sensu, żeby znowu to omawiać. Aczkolwiek chyba najchętniej, jeżeli miałbym się wziąć za kolejne, kiedyś to było, to pewnie za Top Secrety. Bo to jest takie najstarsze czasopismo i jest tam tam pierwsze te numery, ale to były obawiane gry, które w żadnym innym czasopiśmie się jeszcze wtedy nie pojawiły. Także może by to miało sens. Nie wiem, czy będę to robił, bo wiem, że seria też nie była pod koniec już jakoś tam specjalnie oglądana przez was. Ale może tak, może się do tego jeszcze tam, może kiedyś do tego jeszcze wrócę, jak będziecie chcieli. Horizon Forbidden West jest niesamowitą grą. No jest, jest świetny. Nie trafiłem chyba. A, koleś miał chyba tą kamizelkę, dlatego nie trafiłem. O, ten wchodzi sobie tu na to. Nie zdążył. Ale ten już tu zdąży, już tu biegnie. No, jeszcze jeden został. Czy będę kupował PSVR 2? Tak, na pewno. Jestem ciekawy, co Sony zrobi. I przyznam szczerze, że no powiem wam, że jestem ciekawy tego PSVR-a, co tam Sony wymyśli, bo jest w tym duży potencjał i myślę, że Sony zrobi naprawdę coś fajnego. Tak naprawdę pierwszy PSVR był spoko według mnie urządzeniem, jasne, był on najbardziej zacofany ze wszystkich VR-ów, ale Sony nadrobiło to przede wszystkim fajnie zrobionymi grami, które bardzo często były jakby ukończonymi tytułami, nie żadnym w early accessie czy coś takiego. I dało nam dużo fajnych gier. Jasne, no pod kątem technologicznym, no to wiadomo, że to było PlayStation 4, więc te gry nie wyglądały tak dobrze jak na Oculusie. Ale teraz myślę, że mają o wiele większe możliwości, żeby zrobić coś lepszego z tym. Także myślę, że no, będzie to coś naprawdę spoko, uważam. O, diament. Bajtek. No tak, tylko Bajtek nie był o grach. Bajtek był ogólnie o komputerach. Ostatnio byłem u rodziców i tam sprawdzałem, jakie jeszcze czasopisma mi zostały. Mam kilka bajtków. Aczkolwiek bajtki kupowałem bardzo nieregularnie i mam kilka numerów, ale nie jest to nic, co można by przełożyć na jakąś całą serię, jeżeli chodzi o... Kiedyś to było, nie? Oj kurde, zauważył mnie. Nie wiem, czy zdążył? Alarm? Czy nie? Zdążył. Kurde, szkoda. Dobra, czas się zawijać. Bierę tą ciężarówkę, żeby mnie nie gonili, nie? Pozdrowienia z mojej wyspy Belfast. Wita, już 10 lat mija z tobą, mordo. No, jak tak pomyślę, słuchajcie, że na przykład ktoś ogląda już mój kanał, nie wiem, 10 lat, nie? No to jest kawał czasu, nie? Ale z drugiej strony, tak jak patrzę na te filmy, które robiłem przez 10 lat, nie? Nie wiem ile tam, ponad 2000 filmów jest na kanale i tak myślę, że większość tych filmów nie jest jakby typowym takim, nie wiem, jakimś gameplayem, który w zasadzie jest najprostszy do robienia, tylko zawsze starałem się, żeby te filmy miały jakieś tam fajną wartość, to zawsze jestem dumny z tego. Ale powiem wam, że coraz częściej dopada mnie takie przeświadczenie, że trochę nie mam pomysłu co dalej. Znaczy, nie mam pomysłu na jakieś nowsze, nawet filmy z tej samej serii. Tak jak zrobiłem ostatnio o tych filmach, nie? To co dzisiaj oglądaliście.
No to jest jakby taka trochę rzecz, można powiedzieć, dla mnie świeża, tak? Bo w filmach raczej nigdy mało rzeczy robiłem. Natomiast na przykład zawsze mam problem teraz z serią Pogadajmy. Co wymyśleć nowego? Bo już dużo tematów było poruszonych, a seria Pogadajmy liczy sobie ponad 120 odcinków, także też tych rzeczy nie ma nieskończenie wiele, nie? Żeby o nich opowiadać. Dlatego też to się rzadziej pojawia, bo po prostu nie mam za bardzo pomysłu, o czym mogę wam jeszcze opowiedzieć, a nie dlatego, że mi się nie chce tego robić. Tu mamy jakąś bazę. Ilu tych typków jest? To są wszystko lojtasy, bo to są nawet nie są ci okutane typy takie, wiecie, w tych zbrojach takie, co łażą. To są jakieś lojtasy, nawet nie wiem, czy... Nie wiem, po co jak do bazy w ogóle biorę. Oj, skończyła się amunicja. No, świetnie. Nie wiem, czy z tej odległości mogę z pistoletu ich pokonać, ale chyba nie. A, jest. Trafiłem tam tego typa, czy nie? Oj, 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 zobaczyli mnie. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze ten typek. Dobra, ogarnięte. Dobra. Będziemy powoli kończyli już, nie? Ale dzisiaj był stream, rekord. 4 godziny, Chryste Panie. Jeszcze chyba tyle streama nie było. Co myślę o Klonoa? Klonoa, znaczy kojarzę tytuł, nie grałem w Klonoę, więc... to jest jakiś RPG chyba japoński, o ile dobrze pamiętam, nie? Nie wiem, czy dobrze kojarzę tą grę, ale tam były takie drzewa zbudowane z takich kulek chyba. Dobrze kojarzę, że to Klonoa była? Natomiast w Klonoę nie grałem. Natomiast jedyne, co jest niedobre teraz, to to, że rozwalił mi się chyba... No, rozwalił mi się tłumik. Jak 3 godziny? 3 godziny 46 już przecież jest. No wiem, chciałbym streamy częściej dla was robić, bo wiem, że to jest fajne i dla mnie też to jest w miarę odświeżające. Po ciągłym siedzeniu w domu i robieniu, montowaniu i tak dalej. Także to jest też ciekawe, tak? Żeby się tak sobie pogadać i na różne tematy, nie? Jeszcze zbierzemy coś. Jeszcze się wrócimy do bazy i zobaczymy, co tam w bazie słychać może. Zaraz odzwonimy po helikopter. I zobaczymy, co tam w bazie jeszcze jest. Dobra. Jak się teraz dzwoniło po helikopter? Ojej, już nie pamiętam. Supply drop jest, helikopter. Pick up. Dobra, tutaj. Klonoa to platformer. A to mi się z inną grą w takim razie pomyliło. Nie grałem w każdym razie. To chyba gra w PlayStation 1, ile dobrze pamiętam. Nie grałem. Na jakim ekranie gram na PS3? Na 72 calach. Ale mi to nie przeszkadza za bardzo. Jedzie, jedzie! Uuu.
właśnie, wiesz co, z tą serią pogadajmy, to czasami mam taki pomysł, żeby po prostu zrzucić ludziom na przykład pomysły, bo ludzie mają czasami lepsze pomysły niż ja, co można zrobić, nie, z serią pogadajmy. I nawet to jest dobry pomysł, żeby ludzie sami się wypowiedzieli, o czym by chcieli obejrzeć na przykład, o jakich tematach, bo to jakby mnie nakierowuje na pewien, na pewne rzeczy, których na przykład ja bym wcześniej nie wpadł. Także to jest dobry, wydaje mi się, pomysł, żeby ludziom zarzucić temat, co byś chcieli w serii Pogadajmy zobaczyć. Dobra, zobaczmy, co tam słychać. O, już sporo ludzi poszło spać, 23.45. No, jeszcze 10 minut do 4 godzin dociągniemy. Dobra, teraz czekajcie. Możemy wylądować na Mother Base. Jak to się robiło? Pamiętam. Mission list. Ok, free roam i mother base. Ok. Jakie już plany na kolejny stream? No słuchaj, na kolejnym streamie mam nadzieję, że już będzie Zelda na CDI, także będzie, myślę, grubo. Haha! Myślę, że będzie srogo. Systemy operacyjne. No to jest ciekawy pomysł, chociaż też musi to być temat, który jest ciekawy z punktu widzenia widza, bo rzucać suche informacje na temat Windowsa to też nie jest ciekawe, aczkolwiek systemy operacyjne to dobry temat, faktycznie, nie myślałem. No widzisz, ja na przykład nie wpadłem na to, żeby zrobić materiał o systemach operacyjnych, nie? A się okazuje, że jest to, wydaje mi się, ciekawy temat, o którym pewnie jakieś historie mógłbym wykrzesać z pamięci, także... To jest właśnie przykład, nie? Co tam pije? Miłosław białe pije aktualnie. Szkoda, że już nie ma Quiet. Lubiłem Quiet. Chyba każdy lubił. Szczególnie tą scenę, kiedy ona w tym deszczu się tam taplała w bazie. To była taka sympatyczna. Ciekawe, jak zrobić, żeby ona wróciła, bo tutaj ktoś pisał, że można zrobić, żeby wróciła, tak? Quiet do naszej bazy. No wolałem chyba Quiet niż pieseła czy tam konia, nie? Mother Base mam już też, jak widzicie, rozbudowaną. Fajnie, że te save'y wgrały się wszystkie, to spoko. Side-opsy mam wszystkie. Czekajcie, zobaczę, proszę bardzo. Wszystkie side-opsy przeszedłem. 157 misji, baby! 157 misji! Quiet nie ma, bo ona pod koniec gry odchodzi, wiesz? I chyba... Znaczy, ktoś powiedział, że można ją tutaj jakby przywołać, żeby była z powrotem, ale ja nie wiem jak. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy ona może powrócić. Ale skoro można, no to by było bardzo przyjemnie, nie? Jakby wróciła. Tak wprowadzała troszkę takiej jędrności do tej bazy. Tak było od razu wesele, jak ją tam spotykałem pod prysznicem. Misję 11 kilka razy z rzędu. To była misja 11? Nie pamiętam. Zobaczmy. Mission list. Misja 11. Cloaked in silence. Aha, że muszę zneutralizować Quiet. Aha. No nie chce mi się tego robić, powiem wam szczerze, teraz. A, widzicie, bo to są jakieś misje, które mają dodatkowe teraz. Aha. Spoko.
Rozumiem. Kilka razy z rzędu by trzeba było to przejść. Oj, oj, nie wiem, czy by mi się chciało. No może. W najnowszym patchu wystarczy jeszcze raz zrobić pierwszą misję Quiet. No mamy 7 minut, nie zdążę przejść pierwszej misji z Quiet. No dobra. 11. Aerial Command Center. To musiałbym helikopterem odlecieć. Najpierw. Siedem razy! Chryste panie! 7 razy! No nie, to 7 razy to nie będę grał. Gdzie jest mój helikopter? Raz to mogę przejść, ale nie 7, nie? Bez przesady. Dobra. Wbijamy. Nie, czekajcie, muszę odlecieć najpierw, tak? Dobra. Raz mogę spróbować, to prawda. Dobra, czy już można wybrać, czy jeszcze? Szybciej! No. Okej. To już będzie ostatnia misja. Ostatnia misja na dobrą noc, żeby zobaczyć, wiecie, zobaczymy trochę cycków i będzie się od razu lepiej spało. Dobra. Misja 11, tak? 11. Cloaked in Silence. Dobra, lecimy z tematem. Co my tutaj mamy? Dobra. Okej. Okay. O 6 rano. Siedem razy, ale nagroda będzie boska. No. To prawda. Jesteś zajebisty i tyle, pozdro. Dzięki, ziom. TTC. 15 zł. A propos, jak wam się podobają, do donate'ów zrobiłem te gify, dlatego pytałem się o te gify ostatnio na Discordzie. Jeszcze jakieś tam dorzucę, bo jeszcze może zrobię tego ojca, który się pojawił w ostatnim krapie. No dobrze, musimy tu Quiet pokonać ze snajperki. Dlaczego mam pudło na twarzy? Dobra, przede wszystkim musimy użyć broni. Wow! Ale mnie zasunęło. No, to trochę potrwa. Biegnie, biegnie, biegnie. The enemy sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp. No, spróbujemy. Raz się udało ją romnąć póki co. Trochę przypomina pojedynek w The End, nie?
Można zrzucić jej zaopatrzenie z helikoptera? To było spoko. Chyba ją trzeba w głowę w ogóle trafić, nie? Że jak w głowę się nie trafi, to się nic nie stanie. Można spróbować zrzucić jej supplya na łeb. Zaraz zobaczymy, czy to się da. Dobra, gdzie ona jest? Jest. Nie widzę jej, kurde. Znaczy widzę, gdzie ona jest, ale... Jest ukryta za murkiem akurat, zaraz. Dobra. Może jeszcze raz ją rąbnę i będzie po sprawie. Szybko przemieszczę tutaj. Dobra, jest. I pyk. Dobra, leży na ziemi. Lecę! Lecę! Lecę jak na skrzydłach! Szybko, szybko! Gdzie jest Quiet? Jest Quiet! Szybko ją do bazy pykamy. No, i od razu lepiej? Od razu lepiej! Quiet bierzemy! No co ty, ziom? Nie żartuj, nie żartuj. Kto by ją zabił, nie? Ta misja nie jest długa, powiem wam. Wracamy do bazy, moja droga. Dobra. I mówicie, że to wystarczy, żeby ona już wróciła? Okej. Szybko, szybko! Iziu, lecimy! No! I pykło! Ale 17 razy by mi się nie chciało przechodzić. Znaczy ta misja nie jest długa, bo tak naprawdę ona wytrzymuje tylko 3 strzały ze snajperki. Także to nie jest jakoś specjalnie długie, żeby przejść. Natomiast... nie wiem, czy by mi się chciało. Ja mam nadzieję, że ona już będzie po tym razie, już się pojawi. No. No
No to jeszcze chyba nie koniec. Trzymaj, może wystarczy na jakiegoś krapa lub Pepsi. Oglądam od dawna i czasami jak robię coś, to potrzeba skupienia, to odpalam to, co oglądam na kanale. Najczęściej krapy, hardware i to było grane, bo mają w sobie jakąś historię. A dzięki, cieszę się, że się podobało. Na S, panie kochany. Jutro będzie nowe, to było grane a propos, już mówiłem. Jutro będzie ten, Company of Heroes. Zaraz muszę wrzucić w ogóle, żebym nie zapomniał. No dobra, słuchajcie, nie wiem, czy to tą misję trzeba było przejść, czy nie. Natomiast no przeszedłem ją, nie wiem, czy ona się tam pojawi w końcu, czy nie. Pewnie nie. Emblemat. O! Trochę jak Quiet, tylko że łysa i facet. Zamiast Quiet wybierz łysy facet. Jest okej. Okay. A właśnie, bo leci stream też na Facebooku. Aż miałem zobaczyć, co tam się dzieje na tym Facebooku, bo tu jest Chryste Panie. Co tu się dzieje? Eksperymentalnie mi się włączył stream na fejsie też. Dobra, słuchajcie. Chyba to nie ta misja, albo którąś jeszcze inną misję trzeba przejść, żeby się Quiet pojawiła. A, jeszcze nie koniec. A co to jest? Co to było teraz? Dobra, obejrzyjmy do końca jeszcze już. Nie, ona jest chyba, tylko ona jest niewidzialna, bo coś takiego było, ja już nie pamiętam już. O, jeszcze się pad rozładował. No to teraz? Będzie zapis, spokojnie. Ona chyba wystrzeli tego typa, nie? Z samolotu. Fajne te cutscenki były, powiem wam. Szkoda, że nie ma w piątce więcej tych cutscenek. Naprawdę, jeżeli chodzi o cutscenki, to Kojima jest bezkonkurencyjny. Jest Quiet. Była niewidzialna. Zobaczcie, jaka jest reżyseria w ogóle tych cutscenek. To jest naprawdę coś niesamowitego, nie? Ta praca kamery, nie? Niesamowite w ogóle. No, powiem wam, że na Death Stranding czekam. Pierwsza część mi się bardzo podobała. Ale jest to gra bardzo specyficzna. Jeżeli ktoś mówi, że mu się na przykład nie podobała Death Stranding, jestem w stanie to zrozumieć, bo no to jest dziwna gra.
Poza tym to jest trochę też tak, że Kojima stanął przed bardzo trudnym zadaniem dorównania swojej największemu dziełowi, znaczy żeby dorównać największemu dokonaniowi, do swoim największym dokonaniom, jakim była seria Metal Gear Solid. To się nie mogło udać. Czegokolwiek Kojima by nie zrobił w bezpośrednim porównaniu z Metal Gear Solid, zawsze to by było słabsze. I Death Stranding nie jest lepsze niż Metal Gear Solid, zdecydowanie nie, ale uważam, że fajna gra i jest potencjał na rozbudowanie tej historii, myślę. Natomiast wiele osób spodziewało się, że to będzie klon Metala, tylko że z typem z Walking Dead, a się okazało, że to symulator kuriera DPD, nie? Natomiast to jest to specyficzna gra, tak to na pewno. No kończymy po tej cutscence już, nie? Ktoś tam napisał, że po nowym patchu wystarczy tylko raz przejść, żeby Quiet się pojawiła. Nie wiem, na ile to prawda. Jak można przywrócić Death Stranding? Nie wiem, wiesz, zastanawiam się. No, Kojima pewnie ma jakiś tam plan na to, nie? Jak zrobić tutaj kolejną kontynuację. Natomiast wiesz, to jest trochę też tak, że wiele razy można powiedzieć, że ludzie nie wierzyli w Kojimę, na przykład gdy wydawał część czwartą Metala, że się wydawało, że nie uda mu się poskładać tego do kupy, żeby to miało ręce i nogi. No a jednak się udało, w większości, no bo w większości, w pewnej mierze się nie udało. Uważam, że Kojima pewnych rzeczy, które namieszał w Metal Gear Solid 2, nie mógł już wyjaśnić w czwórce, ale wiele rzeczy udało się wyjaśnić. Co do MGS-a, to fabularnie ma coś wspólnego z jedynką i dwójką. Znaczy ten, tak? Tak, ale dowiesz się do tego dopiero na samym końcu. Ale ma dużo bardzo wspólnego z jedynką i dwójką MGS-a, tak naprawdę. Ale no nie będę ci mówił dlaczego, ale dowiesz się tego na samym końcu gry. Ja powiem wam, że chętnie bym sobie zagrał w Death Stranding właśnie, żeby zobaczyć, bo tam jest fajny ten multiplayer, że każdy jakby odbudowuje świat, aczkolwiek gracze nawzajem siebie nie widzą, widzą tylko progres w stosunku do, znaczy odbudowy świata. Chętnie bym zagrał sobie w Death Stranding tylko po to, żeby zobaczyć, jak został odbudowany świat po tylu latach od premiery, nie? I może sobie kiedyś go odpalę, znaczy w zasadzie chyba ten Death Stranding Director's Cut bym musiał odpalić teraz. Ciekawy jestem, jak to wygląda. Phantom Pain fabularnie to średniak. No nie, ja, tak jak mówię, brakuje tutaj przede wszystkim cutscenek, więc ta fabuła bardzo często jest tak naprawdę opowiadana przez te kasety, których jest od groma, które są bardzo długie i wielu graczy zrezygnowało z odsłuchiwania tych taśm prawdy. No, bo to nie są cutscenki, tak? Jakby to było wszystko powiedziane w takich cutscenkach jak tutaj, to było świetnie, nie? Tak, zmiany znikają w Death Stranding, wiem, ale jeżeli żyje tam ten multiplayer cały czas, no to one powinny, te zmiany, znaczy nie powinny następować tak szybko, tak?
Dobra. Dobra, słuchajcie, na tym skończymy. Nie wiem, czy Quiet się pojawiła, pewnie nie. Pewnie się nie pojawiła i pewnie mówicie, że trzeba przejść to jeszcze kilka razy. Niemniej, słuchajcie, dziękuję serdecznie, że byliście na tym streamie, najdłuższym w historii do tej pory. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oliwiera jeszcze nie będzie chyba cały tydzień, także jeszcze coś tam może postreamujemy przez ten czas. Chciałbym zrobić tego streama z tej Zeldy, jak już przyjdzie, to będziemy mogli sobie postreamować. Mnie już gardło boli, 4 godziny gadam non-stop, także masakra. Jeszcze raz dziękuję, że wpadliście i cóż, zapraszam was na kolejnego streama, który mam nadzieję, że będzie szybciej niż się spodziewacie. Takie jest moje marzenie. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego.